Witam wszystkich słuchaczy Radia Widzew i pozdrawiam Was serdecznie z Werony, z włoskiej kwarantanny. Mariusz Stępiński, trzymajcie się. Sponsorem audycji jest firma supersports.pl, oferująca profesjonalny sprzęt fitness marki Tiguar oraz TRX. www.supersports.pl. Radio Widzew w rytmie serca Łodzi. Dobry wieczór, słuchacze. 21 z lekkim poślizgiem, ale jesteśmy na żywo, więc prosimy o wybaczenie. Ze mną Maciek Winczewski. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Cześć wszystkim. Cześć Maćku. Zapraszamy na magazyn Pilne, chociaż to takie pilne, lekko naciągane, bo już wczoraj spodziewaliśmy się, co się będzie dzisiaj działo, chociaż liczyłem na więcej, tak powiem. Chodzi oczywiście o ruchy transferowe. No na razie mieliśmy dwa w dzisiejszym dniu. Jeden zawodnik przyszedł, drugi odszedł. No to przyjście jest zdecydowanie bardziej głośne, natomiast odejście, no to piłkarza, który no, nie był podstawowym zawodnikiem, ba, nie był w ogóle, nie reprezentował w ogóle barw Widzewa w tym sezonie, chociaż niektórzy na to liczyli. Mowa oczywiście o Kamilu Piskorskim, który jest naszym wychowankiem, ale trafił na wypożyczenie do Pomorzanina. Dziś właśnie 2-3 minuty tylko w meczu z Bytowią. Ale to było chyba, tak, to było w tym sezonie, masz rację, rzeczywiście, więc miał tam drobny epizod. Dziękuję Ci za tę podpowiedź. No i będziemy rozmawiać z gośćmi. Przede wszystkim skupimy się na tym transferze gorące lato za oknem, ale gorące to okno transferowe na razie nie jest. Jest na razie, powiedziałbym, spokojne. No ale pierwszy piłkarz jest, żadne zaskoczenie, bo zawodnik, o którym już wiedzieliśmy od mniej więcej ubiegłego tygodnia, wiedzieliśmy, że przychodzi test. Był w sobotę na sparingu z ekipą Pogoni Grodzisk Mazowiecki, ale jeszcze po cywilnemu usiadł sobie na trybunie, oglądał przyszłych kolegów w akcji. Dzisiaj strona oficjalna poinformowała, że Patryk Mucha związał się z Górnikiem, z Widzewem, mówić były piłkarz Górnika Polkowice, związał się z Widzewem dwuletnim kontraktem, a 22-letni jest to zawodnik. Wybaczcie, późna pora na zebranie myśli, wiecie, wieczór to już tak człowiek raczej luzuje szare komórki, a tu się trzeba skupiać. Z kim będziemy rozmawiać? No, zadzwonimy najpierw w pierwszej kolejności, zanim zajmiemy się tematem Patryka Muchy, to zajmiemy się tematem bardzo ciekawego człowieka, tak mogę to określić, czyli Mateusza. Tak, dokładnie. Zajmiemy się z Mateuszem Bondarenko, piłkarzem, który był testowany przez Widzew w ostatnich dniach. Od czwartku do soboty przebywał w Łodzi, wystąpił w meczu sparingowym z Pogonią, tym wspomnianym. Mniej więcej do połowy meczu nie było wiadomo w ogóle, kto to jest. Klub tutaj ich prosił, żeby tych nas personaliów nie zdradzać, więc tego nie robiliśmy. Dopiero później kibice jakoś to odkryli i nazwisko przestało być tajemnicą. Występ całkiem nie najgorszy, dwie strzelone bramki, jak na stopera to naprawdę duży wyczyn. W obronie też błędów nie popełniał, wysoki, obunożny, ustawiany trochę przez Dixona, on mu tam podpowiadał, ale generalnie całkiem ciekawy występ. No i okazało się, że, chociaż pamiętajmy, rywal jednak nie był z najwyższej półki i najwyższych lotów tego dnia. Ale jednak decyzja zapadła, żeby Mateuszowi Bondarence na razie przynajmniej podziękować. Zapytamy go o to, jak on to ocenia. Czy to jest definitywnie zamknięty rozdział, bo z naszych informacji wynika, że nie do końca. Być może Bondarenko jeszcze gdzieś będzie tam z tyłu głowy wciąż się tli, wciąż nie został skreślony z listy. Mówi się, że Widzew ma na oku bardzo ciekawego zawodnika, lepszego od Mateusza Bondarenki, jeżeli chodzi o środek obrony. No i to jest priorytet. Jeśli udałoby się ten transfer zrealizować, no to pewnie Mateuszowi władze Widzewa to już definitywnie podziękują. Ale ponieważ tam może wyjść jeszcze różnie, no to być może powiedziano do Mateusza: zadzwonimy do pana, okej, ale ja nie mam telefonu, okej, jak w tym filmie. No i dalej nie wiemy, ale zobaczymy, czy może Mateusz nie będzie miał cierpliwości, żeby czekać na to, aż się widzę na myśli. To właśnie będzie nasz pierwszy gość. Później będziemy dzwonili do Sebastiana Madery, byłego piłkarza Widzewa, a także byłego trenera Akademii, obecnie trenerem Akademii Lecha Poznań, jest tak? Maćku, dobrze pamiętam? Sebastian, tak, Madera? Tak. Dokładnie. Pytamy go trochę od strony szkoleniowej, no bo już jest szkoleniowcem, jakby nie było, więc trochę nam poopowiada, ale Sebastian Madera, ale także porozmawiamy z nim pod kątem
dzielenia szatni. Z kim? No oczywiście z Patrykiem Muchą. Sebastian Madera spotkał się z nim w Zagłębiu Lubin, gdy Mucha wchodził do tej drużyny. Debiutował w Ekstraklasie pod wodzą trenera Piotra Stokowca. Dzwoniliśmy do Gdańska, chcieliśmy pana Piotra zaprosić, ale niestety nie miał dzisiaj możliwości wystąpić na naszej antenie, więc przykro nam bardzo, ale pozdrawiamy w jego imieniu kibiców Widzewa. Może innym razem nam się z panem Piotrem Stokowcem uda pogadać, ale Madera też myślę, jako już trener juniorów będzie o Patryku sporo wiedział. Dużo też o nim powinien wiedzieć Mateusz Magdzia, który gościł na naszej antenie jakiś czas temu, całkiem niedawno, gdy blisko podpisania kontraktu z Widzewem był Enkelejdy Dobi, co się ostatecznie stało. Mateusz nam opowiadał wtedy o trenerze, ale powiedzieliśmy sobie, że będziemy w kontakcie, może się jeszcze nam przyda. I okazało się, że faktycznie Patryk Mucha, czyli były piłkarz Górnika Polkowice, właśnie do Widzewa trafia. No a na koniec jeszcze Kamil Piskorski, jego wypożyczenie, pogadamy z wychowankiem Widzewa, jak on to wszystko ocenia. I być może jeszcze będzie ktoś, być może jeszcze są pewne plany, które spontanicznie się wtedy w tym momencie rozstrzygają. Jak będzie wiadomo, to będziemy Was o tym informować. A na razie zaczynamy program pilny, poświęcony ruchom transferowym Widzewa. Radio Widzew w rytmie serca Łodzi. Maćku, zanim wykręcimy numer do Mateusza Bondarenki, jak ty oceniasz jego postawę w meczu z Pogonią i czy jesteś zawiedziony, że ten transfer w ogóle na razie przynajmniej nie będzie realizowany? Znaczy, jest to zawodnik, który rozegrał ten sezon w większej bądź mniejszej ilości wymiarze czasowym, bo ten początek, gdzie grał jeszcze w Skrze Częstochowa, jeżeli mnie pamięć nie myli, no to tam grał prawie, że wszystko od deski do deski. Natomiast później potem... Później jeszcze Stomil Olsztyn i tam też taka tak, potem Stomil Olsztyn, ale tam już chyba łapałby minuty, nie licząc tej końcówki sezonu. Czyli tak naprawdę gdzieś od lipca ostatnie 4 mecze, z tego co widzę. Po 90 minut, 2 mecze wygrane, jeden przegrany, jeden zremisowany. Na pewno transfer ciekawy, no bo to też młody zawodnik, ale już taki, który kilka tych minut na boiskach tego poziomu centralnego spędził. Mecz, w którym on nie miał szansy, żeby cokolwiek zaprezentować, no bo obrońcę ja raczej staram się rozliczać z tego, co z tyłu. Fajnie, że te dwie bramki wpadły, ale łącznie ich było 9, więc ta strzelanina pokazała, że ten przeciwnik no nie był najwyższych lotów i dobrze, że tam ten przód mógł sobie pohasać. Natomiast od tyłu ciężko jest tych zawodników oceniać, jeszcze bocznych obrońców bardziej, no bo oni się bardziej włączali do akcji. Natomiast środkowi obrońcy no za bardzo spocić się nie spocili. Myślę, że to też był powód, dla którego trener zostawił go też po przerwie. Jako chyba jedynego tak naprawdę zawodnika, jeżeli się nie mylę, z całej tej wyjściowej jedenastki, z pierwszej połowy. Dwie tak, bramki. Tak. Chyba masz rację. Dwie bramki, zawodnik wysoki, więc też do gdzieś tam walki w powietrzu przy tych stałych fragmentach. Na pewno zawodnik ciekawy, natomiast no, pytanie, czy będzie ktoś lepszy, czy czekamy. Czekamy na kogoś lepszego i mamy go rzeczywiście w obwodzie, żeby w razie czego wrócić do Mateusza, czy nie? Drugie pytanie, jaki to byłby transfer? Czy to byłby transfer definitywny? Czy to znowu jakieś wypożyczenie? Bo on chyba jest cały czas piłkarzem Legii. Tak mi się przynajmniej wydaje, że tam kontrakt jeszcze nie skończył. Jeżeli miałby być to transfer definitywny... Przepraszam, źródło Instat podaje, że kontrakt był do czerwca 2020, ale to równie dobrze może być kontrakt ze Stomilem, na przykład wypożyczenie i tutaj postaram się... Może wiesz co, zróbmy może po prostu w ten sposób. Ty dokończ myśl, a ja zadzwonię do Mateusza, pogadamy, zapytamy go po prostu wprost, jak wygląda jego sytuacja kontraktowa. Nie chciałbym, żeby to był kasus Cornela Cordasa, czyli wypożyczamy znowu zawodnika na rok, ogrywamy go i po roku go nie ma. Wolę wtedy dać szansę naszym juniorom, czy dołączyć kogoś z tego drugiego zespołu, ewentualnie poszukać kogoś, kto wejdzie i... Z...
nie chciałbym już takich wypożyczeń jednorocznych, bo to trochę szkoda czasu tak naprawdę. Jest krótki czas do rozpoczęcia ligi, znowu w trakcie sezonu, w momencie kiedy wróci Krystian Nowak, będziemy mieli też trzech środkowych obrońców. No i teraz trzymanie na ławce kogoś, opłacanie kontraktu przez rok, o kim wiemy, że i tak go w przyszłym sezonie z nami nie będzie. Wydaje mi się, że mija się. Sprawdzić go jeszcze na tle jakiegoś lepszego przeciwnika niż Mazowiecki. A jeżeli wypożyczenie, to tylko i wyłącznie z opcją pierwokupu. Tak jeszcze możemy zarysować i to ma sens. Natomiast jeżeli bez żadnych opcji, no to chyba nie ma to najmniejszego sensu. Mamy już Mateusza? No właśnie wykonuję połączenie. Halo? Halo, dobry wieczór. Radio Widzę się kłania. Maciej Wojciechowski. Witaj, Mateuszu. Ze mną Maciej Kwińczewski, magazyny Pilne. Chwalimy cię, mówimy o tobie i pytanie, czy ty również masz powody do zadowolenia po tych dniach testów, jakie odbyłeś w Łodzi? Przede wszystkim bardzo, bardzo dziękuję. No a co do samych testów i moich treningów i sparingu rozegranego, no to na pewno jakieś pozytywy są. Bardzo jestem zadowolony, czułem się w drużynie bardzo dobrze już od pierwszego dnia, szczerze mówiąc. Gdzieś tam ostatni okres w mojej przygodzie piłkarskiej był taki, że te kluby zmieniałem, byłem na wypożyczeniu rocznym, byłem w Częstochowa pół roku w Stomilu i szczerze mówiąc, pierwsze dni zawsze są takie ciężkie dla zawodnika, jak nikogo nie znać, gdzieś tam kojarzy tylko z boiska zawodników. Ale widzę, muszę pochwalić, że bardzo dobrze się już czułem od pierwszego treningu i myślę, że to też potem było widać na sparingu, że jednak szybko wkomponowałem się w ten zespół. Nie, ale Mateusz, no byłeś takim trochę anonimowym testowanym, bo przez kilka dni od czwartku bodajże, tak, te testy trwały, jeśli dobrze pamiętam, to klub ukrywał twoje personalia i dopiero w trakcie sparingu gdzieś kibice po twojej sylwetce, po twojej twarzy rozpoznali ciebie. Ty wiesz, czemu miała służyć taka konspiracja? Byłeś też proszony o to, żeby się nie chwalić tymi testami? Nie, szczerze mówiąc, ja dokładnie nie wiem, jak to wygląda, to nie są sprawy... Ja potem dowiedziałem się o tym, jak jeszcze oglądałem skrót sparingu, jak to wszystko wyglądało, że zostałem przedstawiony tam pseudonimem Wysoki, trochę się tam koledzy śmiali, często też mnie mylili z bratem, który też w Łodzi studiuje, Michał, i no po prostu taka, gdzieś tam fajne takie były gdzieś tam komentarze, byłem zadowolony, ale szczerze mówiąc nie wiem, czemu to tak miało służyć, to nie zostało mi to przedstawione. Polityka klubu, rozumiem, 1,90 m, no to rzeczywiście ten, tak? No, nie wiem, czy to jest zgodne z prawdą, te tak, dane. Tak, no, więc, dokładnie. Więc adekwatny pseudonim. Powiedz, Mateusz, tak szczerze, z ręką na sercu, nie był to zbyt wymagający przeciwnik, z którym się zmierzyliście w sobotę. Czy to po prostu wasza taka świetna gra spowodowała taką łatwość na boisku? Szczerze mówiąc, tak na chłodno, jak potem to wszystko przeanalizowałem, to pomyślałem, że jednak jakbyśmy trochę inaczej zagrali, bo trener przede wszystkim powtarzał od pierwszego treningu, że mu zależy na wysokim pressingu, na wysokim odbieraniu piłek, gdzieś tam zachęcaniu przeciwnika do rozgrywania, a w ostatecznej fazie przyjęcia piłki i jak najbliżej bramki i szybko strzelenia gola. I myślę, że te wszystkie gole, prawie połowa goli, czy tam większość goli była właśnie w ten sposób strzelona, że odbieraliśmy piłkę na połowie przeciwnika i dwoma podaniami byliśmy w polu karnym. I myślę, że właśnie ta taktyka też pozwoliła nam na tak okazałe zwycięstwo, bo szczerze mówiąc, jakbyśmy zagrali może inaczej, gdzieś tam lekko cofnęli się, chociaż z drużyną trzecioligową nie ma prawa Widzew cofać się, bo Widzew no, chce dominować w każdym meczu praktycznie, bo to jest Widzew Łódź, ale no szczerze mówiąc, bo ja znam Grodzisk Wielkopolski gdzieś tam z Ligi Trzeciej, ja grałem w Legii Warszawa w rezerwach i to był dobry zespół taki, no oni też tam wyszli teraz w dobrym składzie, ale coś tam jakieś dostali dwa, trzy szybkie ciosy na początek, gdzieś tam się podłamali, ale tu bardziej bym upatrywał, że jednak my wyszliśmy bardzo dobrze w ten mecz i ten właśnie ta taktyka, że wysoki pressing i cały czas gra wysoko pozwoliła na tak efektowne zwycięstwo.
Zastanawiamy się jeszcze, Mateusz, jak wygląda w ogóle twoja sytuacja w tej chwili w kontekście przyjścia do Widzewa, no bo to były takie typowe testy, nie były to przymiarki transferowe jeszcze, tylko miałeś, rozumiem, takie zaproszenie, żeby przyjechać, pokazać się trenerowi, wystąpić w sparingu i zobaczymy, tak? Dobrze to rozumiem? To znaczy, z tego co wiem, to też czy osoba trenera, czy osoba dyrektora sportowego Mirosława, pana Mirosława, gdzieś tam został, byłem zawsze kojarzony może gdzieś tam z meczy drugoligowych, bo jednak z Widzewem grałem gdzieś tam w Skrze Częstochowa, czy to wcześniej w rezerwach Legii. Moja osoba była kojarzona, może poprzez występy w kadrze Polski gdzieś tam zwrócili na mnie uwagę i zostałem zaproszony na te treningi. No ja byłem gdzieś tam zadowolony, bo ja chcę grać jak najwyżej w piłce. Wiadomo, że tam są gdzieś tam zawsze przywiązania do klubów, że jak ktoś się urodzi w Warszawie, to powinien grać tylko w Legii, ale no ja pochodzę z mniejszego miasta, gdzieś tam pod granicą niemiecką i praktycznie przytrafiła się okazja w Widzewa, gdzieś tam w Legii. Mój plan jest taki, powiedzmy, jeszcze długofalowy, że na dzień dzisiejszy jeszcze nie widzą mnie w pierwszej drużynie, bo no Legia teraz jest, no nie ma co ukrywać, stanowi o siłę trochę, walczy o europejskie puchary i gdzieś ten Widzew, no tak uważałem, że to może być dobry wybór, bo wspaniali kibice, gdzieś tutaj grałem zawsze, szczerze mówiąc, podobał mi się taniec, ten hymn przed meczem, jak tutaj wychodziłem i szczerze mówiąc, no bardzo chciałem się pokazać z jak najlepszej strony, żeby tutaj dostać szansę występu w Widzewie, a co będzie, no to zobaczymy. No na dzień dzisiejszy, no gdzieś tam dostałem informację, że jeszcze klub musi poczekać, że no na razie przymierzają może inne osoby na to miejsce, potrzebują bardziej doświadczonych może obrońców, ale no takie jest życie piłkarza. No ja miałem 2 dni treningów, 1 mecz sparingowy gdzieś tam z trzecią ligą. Wiadomo, to nie był rywal jakiś mega wymagający, ale no ja tego rywala też nie wybierałem, ale uważam, że zrobiłem wszystko, co mogłem, no, w tym meczu i jestem z siebie zadowolony, że dałem maksa. A powiedz, Mateusz, jeżeli chodzi w ogóle o twój status kontraktu, bo mówisz o tym, że Legia ma na ciebie jakiś tam plan, czyli twoje przyjście to miałoby być wypożyczenie, nie wiem, roczne, czy z opcją pierwokupu, z opcją wykupu po sezonie. O czym w ogóle nie, prawdopodobnie rozmawialiście? Nie, prawdopodobnie, no szczerze mówiąc, to też nie są sprawy, którymi ja się zajmuję. Są pewne osoby, które na bieżąco to analizują, ale myślę, że opcja transferu definitywnego, może z opcją pierwokupu, to by wchodziło w grę, bo mam jeszcze roczny kontrakt z Legią i Legia po prostu, no gdzieś ta droga do pierwszej drużyny prowadzi poprzez też może inne kluby. No nie każdy ma taką drogę jak Michał Karbownik albo Sebastian Szymański, że od razu dostaje szansę w pierwszej drużynie. Ja też jestem stoperem, środkowym obrońcą i gdzieś tam zbieram śliwy na różnych poziomach. No i myślę, że taka opcja transferu definitywnego, może z opcją pierwokupu, byłaby możliwa. Mhm. No tak, ale jeszcze... Proszę, Maciu, no, proszę. Musiałem tylko doprecyzować, wiesz, bo mówisz, że z opcją pierwoklubu lub transfer definitywny, tak? Na tej zasadzie. Znaczy, nie do końca o rozumiem. To chodzi, że transfer definitywny z opcją pierwokupu, bo mam rok do końca kontraktu, a no chyba, że klub ma jakieś określone pieniądze, za które mógłbym je wykupić z Legii, no to wtedy transfer definitywny bez pewnie opcji pierwoklubu, tak, ale tak jak mówię, to nie są... Wypożyczenie byłoby tu bez sensu, tak? No bo za rok i tak kończy się kontrakt. Tak, tak. I dlatego mówię, ja się na tych rzeczach trochę nie skupiam, bo to wiadomo, że ja tam skupiam się na grze na boisku, na treningach, a mam pewne osoby, które to tam cały czas analizują i myślę, że to lepiej byłoby się ich spytać, jak to by czyli wyglądało, z twojej perspektywy albo też lepiej byłoby po prostu przyjść do Widzewa, powiedzmy, na ten sezon najbliższy i cały czas gdzieś tam myśleć o tym, że może udałoby się przebić do pierwszej drużyny, może Legia jeden... Nie, nawet spojrzy, nie czy... mówię w tym kontekście, tylko mi chodzi, no po prostu jakbym był zawodnikiem Widzewa, no załóżmy, jest taka opcja, no nie wiem jak to wygląda na dzień dzisiejszy, ale raczej z tego też chciałem, no może być ciężko, ale no zawsze trzeba wierzyć, może coś się jeszcze zmieni, ale z tego jak ja to odbieram, no to jestem zawodnikiem Widzewa, no i mnie interesuje jak najlepsze granie w Widzewie Łódź. Ja nie myślę na razie o Legii, tylko myślę o Widzewie Łódź, bo jestem zawodnikiem już Widzewa, tak, i mnie Legia tak jakby trochę nie obchodzi i potem Legia ma problem, żeby potem może mnie odkupić jakoś, ale
Ja tam No nie tak, myślę o Legii, jak bo jestem Legia też, liderze, tak? przepraszam, że ci wchodzę w słowo, Legia też stosowała przy niektórych nazwiskach takie właśnie klauzule, że ok, transfer definitywny, ale jeżeli byśmy tego zawodnika po jakimś czasie chcieli wykupić, to z góry ustaloną cenę, więc dla ciebie to też byłoby motywujące, tak? Bo wiesz, że jesteś w Widzewie, grasz dla Widzewa, ale kto wie, jakbyś grał bardzo dobrze, no to ta Legia może się zawsze po ciebie zgłosić, bo rozumiem, że to jest Tak. jakiś tam klub bliski tobie, no bo grasz w nim od Znaczy, małego. nie, ja tak, to jest prawda akurat, ale tak jak powiedziałem, że ja nie jestem gdzieś tam, powiedzmy, urodzonym warszawiakiem, że tam od krwi i kości tam jestem za jednym klubem. Ja po prostu kiedyś, powiem no szczerze, chodziłem na mecze Lecha Poznań, chodziłem na mecze Widzewa, jak byłem młodszy, chodziłem na mecze Legii. Ja chodziłem wszędzie, ja nie jestem taki, że po prostu gdzieś tam, no są pewne osoby, które są przywiązane do innego klubu i grają całe życie, ale dzisiejsza piłka, myślę, i te transfery, no są takie, że trzeba szybko się aklimatyzować w nowej szatni, w nowej drużynie i myślę, że jak jestem w drużynie na przykład Widzewa, to jestem 100% skoncentrowany tylko i wyłącznie na Widzewie. Jak jestem w Legii, to jestem skoncentrowany na Legii. I tak to odbieram. No. A możesz przybliżyć jakoś ten temat twoich obecności na meczach Widzewa? Skąd to się wzięło? Czy jakieś wyjazdowe spotkania to były, gdzie Widzew grał w okolicy twojej? Czy... No, znaczy, no, tak jak wspomniałem, mój brat studiuje gdzieś tam w Widzewie, no i zawsze gdzieś tam, w Łodzi jak do brata studiuje. Jeździłem do Łodzi. Tak, w Łodzi studiuję, tak. Bo powiedziałeś, I że studiuje powiedzmy, w no... Widzewie. Okej, w porządku. Kontynuuj, proszę. Tak, ale można jeszcze raz powtórzyć, bo też mi Nie, bo powiedziałeś, że brat studiował, że brat studiuje w Widzewie, więc to mówię taka tylko Nie, brat przejęzyczenie, studiuje w jasne, Łodzi jasne. Na... Jasne. Studiuję w Łodzi i no i często też tam brata odwiedzałem w Łodzi, no i gdzieś tam zawsze mój brat też gra w piłkę, też tam na Wojskowej Akademii Medycznej w drużynie AZS-u gra i powiedzmy gdzieś tam też się pasjonuje piłką, mamy wspólne pasje i gdzieś tam zawsze wyjdziemy na mecz, czy to brat przyjechał do Warszawy, poszliśmy na Legię Warszawa, to ja przyjechałem do Łodzi, poszliśmy na mecze Widzewa. Tak to wyglądało. Powiedz mi, bo teraz, no ja wiem, że to tylko mecz jakby sparingowy, więc to tego aż tak nie liczymy, natomiast tak jak sobie patrzyłem na ten ostatni sezon tak naprawdę, czyli na Spray i drugą część sezonu na 100 mil, to tam żadnej bramki wcisnąć się nie udało. To jak ty się czujesz w polu karnym przeciwnika? Nie wiem, no pewnie przy stałych fragmentach, tak? bo raczej nie zapędzasz tak, się tak. chyba No wiadomo, że ten środkowy obrońca ma raczej rzadko te gole strzela, jak już no to właśnie ze stałych fragmentów gry, bo tam jest do tego okazja z akcji, to się bardzo rzadko zdarza, chyba że jest bardzo usposobiony ofensywnie i też ma takie atuty, ale no jeżeli porównać mój ostatni sezon, no to tak jak mówię, każda drużyna też ma inny styl grania, bicia tych stałych fragmentów gry. Jak ja tu przyszedłem w Widzewie Łódź, to już zauważyłem, że no że wygląda to w miarę dobrze, a na przykład gdzieś tam w drużynie jednej miałem inne zadania, gdzieś w drużynie drugiej miałem inne zadania i po prostu ja jestem od tego, żeby wykonywać te zadania, które nakreślił mi trener, a gdzieś tam zawsze myślę, że tam udawało mi strzelić, choć właśnie ten ostatni sezon taki był, że no nie udało się tej bramki wcisnąć, z czego na pewno to będzie mnie motywowało, żeby ten sezon mieć okraszony większą zdobyczą bramkową, tak? Mhm. A jeżeli chodzi o twoje odczucia względem trenera Dobiego po tych no, dwóch tylko tak naprawdę treningach, tak, plus mecz. Natomiast jak ty, nie wiem, no, odnalazłeś się w tym, nazwijmy to w cudzysłowie, reżimie treningowym, który trener Dobi stosuje? Szczerze mówiąc, po pierwszym treningu byłem bardzo, no, powiedzmy, nie zaskoczony, bo powiedziałem, gdzie jestem. No, to też jest Widzew Łódź i był to bardzo ciężki trening, taki, nie mówiąc o tym, że to był ciężki trening pod względem, że mieliśmy jakieś elementy siłowni czy coś takiego, bo trener powtarza, że u niego wszystko się robi na boisku, u niego ta praca gdzieś tam fizyczna jest wyrównana pracą wydolnościową, szybkościową na treningu i bardzo to był trening intensywny, mimo że to był gdzieś tam czwartek, piątek, sobota, sparing, to nie było żadnego odpuszczania. Gdzieś tam piątek bardzo, bardzo ciężki trening, czwartek bardzo ciężki trening, a sobota przyszedł sparing, tam 34 stopnie i też trzeba było dać maksa. I trener Dobi chyba myślę, że to jest jego taka kluczowa, taka
Czeka, że chce zawodnikom pokazać, że oni muszą oddać za niego po prostu wszystko, że trener pójdzie za zawodnikami w ogień i tak samo zawodnicy muszą pójść za trenera w ogień. I myślę, że no po tych dwóch dniach, po tych trzech dniach mogę to powiedzieć, że z biegiem czasu myślę, że to będzie szło w dobrą stronę, bo po to, po tym, co widziałem po treningach, to myślę, że będzie ok. Pozwolę sobie też zapytać o jeszcze jednego testowanego zawodnika, który tych dni troszkę więcej spędził, czyli o Omerwila Fundambu. Jak ty go oceniasz? Bo jest to zawodnik, który no, spędził tam sobie ostatnie pół sezonu w Radomiaku. Natomiast no, mimo wszystko jest to zawodnik, który od roku jest dopiero w Polsce. Rok temu, czy półtora roku temu pewnie miał zupełnie inne cele w życiu, inne marzenia. W tej chwili trochę przed nim się świat otworzył. Natomiast pytanie, jak on piłkarsko wygląda? Bo domyślam się, że porozmawiać to sobie za dużo nie porozmawialiście, bo raz, że nie było czasu, dwa, że nie było tak. Języka wspólnego. Natomiast od strony czysto piłkarskiej. To znaczy, tak szczerze mówiąc, to Fundambu właśnie chyba lepiej mówi po polsku niż po angielsku i naprawdę, jak tak się trochę wsłucha w słowa, to coś tam po polsku już zdążył załapać i trochę z nim słów zamieniłem i powtarzał, że no trochę do tej Polski się musiał przyzwyczaić, bo tutaj jest trochę no inna gra, no to co każdy powtarza, że gdzieś tam jak on gdzieś tak pochodzi z Francji, chyba gdzieś tam zawsze na technikę bardziej zwracali uwagę i tego mu, bo on też jest drobnym zawodnikiem, tego mu trochę tu brakuje tej fizyczności i no ale to tak jak każdy zawodnik gdzieś tam o takich parametrach musi się przyzwyczaić do tego stylu gry, ale jeżeli chodzi o same aspekty piłkarskie, no to widać, że ma coś w sobie, tylko no musi to pokazać i potem przełożyć na boisko, na mecz i to był na razie jeden sparing, ale wiadomo, że tak oceniając na pierwszy rzut oka, to umiejętności piłkarskie ma, ale to trzeba jeszcze potem pokazać je w meczach, jak przyjdą kibice, jak będzie pełny stadion. I ja, no szczerze mówiąc, nie wiem, jak to będzie u Fundambu. Ja tam też patrzę bardziej na siebie, ale jeżeli mówiąc o Fundambu, to no myślę, że tam umiejętności piłkarskie ma, żeby grać w Widzewie. Jasne. Mateusz, jeszcze na koniec jedno pytanie ode mnie. Jak ty podchodzisz do tego podejścia Widzewa na zasadzie, wiesz co, jeszcze chwilę mamy kogoś innego na oku, trochę bardziej doświadczonego. Może się do ciebie odezwiemy, ale na razie musimy ten ruch wstrzymać. Czy dla ciebie to jest sygnał, że musisz sobie szukać innego klubu i nie chcesz czekać, nie chcesz zwlekać, czy raczej masz gdzieś tam taką żyłkę hazardzisty i stwierdzisz, a poczekam jeszcze chwilę, może ten Widzew się trafi. Najwyżej trudno, zostanę na lodzie i będę szukał czegoś awaryjnie. Bo to jest trudna dla ciebie też, rozumiem, sytuacja. No bo może być tak, że będziesz czekał na ten Widzew i się nie doczekasz. Jestem też w takim wieku. Tak, dokładnie. No też jestem w takim wieku, gdzie jednak gra dla zawodnika jest bardzo ważna, najważniejsza, bo nic nie zastąpi meczu, nawet dobry trening gdzieś tam w 100% nie odda meczu i powiedzmy też nie mogę czekać na Widzew Łódź do końca okienka, a okienko jest chyba teraz do października nawet otwarte, ale tak jak mówię, no mi zostało przedstawione, że tam jeszcze potrzebują chwilę czasu. No ja mogę czekać, ale po prostu też pewne kroki podejmują osoby, gdzieś tam Legia, gdzieś tam menadżerowie i oni będą rozmawiać, a wiadomo, że chciałbym w tym Widzewie być, występować, co też pokazało, że przyjechałem na te treningi, pokazałem się w sparingu. Ale no, jaką klub wybierze drogę, no to nie wiem, no to są decyzje pani prezes, dyrektora i oni będą podejmować ostateczną decyzję. Ja mogę tylko, jak trener powiedział, pokazać mu wszystko na boisku i mnie to tak jakby, i mnie to teraz nie interesuje, czy to będzie tak jakby za miesiąc Widzew by się odezwał, a ja mogę klub mieć, no to już drogi zostaną tak jakby pokrzyżowane nam, ale ja zimą może się odezwać Widzew i ja jestem dalej gotowy, ale wiadomo, że chciałbym grać już od teraz, ale to pokaże czas, no to ale zobaczymy. Daliście sobie, jeszcze doprecyzuję tylko tak na słówko, daliście sobie jakiś konkretny ten czas, powiedzmy tydzień, dwa tygodnie, trzy dni, czy nie było powiedziane, ile to może potrwać? To nie, to nie było dokładnie powiedziane. No ja też tam
powiedzmy, no na dzień dzisiejszy jestem zawodnikiem no, rezerw Legii Warszawa i też nie wiem, jak to będzie wyglądało, jaką ścieżkę przedstawi mi klub, jak to zostanie wszystko odebrane, no ale no też nie po to pojechałem do Widzewa, żeby też się tylko pokazać na dwóch treningach. Też miałem myśl taką, że jednak może dostanę szansę otrzymania kontraktu i wstępnej daty nie otrzymałem, jeżeli mówiąc za jaki czas mi Widzew da odpowiedź, ale tak jak mówię, to będą decyzje już osób, które są za to odpowiedzialne i to potem te osoby będą potem za te decyzje rozliczane, a ja mogę tylko pokazywać na boisku, jak to z mojej strony wygląda. Ja jeszcze mam tylko jedno pytanie i już nie będę miał pytań. Powiedz Mateusz, czy ty masz w ogóle wiedzę, kto z Widzewa się z twoimi agentami kontaktował, czy to było tak, że to twoi agenci zgłosili twoją kandydaturę jako potencjalnego nowego zawodnika? Szczerze mówiąc, nie wiem, ciężko mi powiedzieć, to trzeba było pytać tych osób, które za to były odpowiedzialne, ale wiem dobrze, że dyrektor sportowy pan Mirek Leszczyński, tak, jeżeli dobrze mówię, i też trener Dobi gdzieś tam mnie na pewno kojarzył z meczów ligowych, bo graliśmy pomiędzy sobą, on trenował Polkowite, ja grałem z Częstochowa, gdzieś tam graliśmy między sobą i też nie byłem powiedzmy taką osobą anonimową, że mnie nikt nie znał, tak jak to pisali na tych treningach i sparingach, że nie miałem podanego imienia i nazwiska. Jednak gdzieś tam w tych meczach gdzieś tam występowałem ligowych i myślę, że gdzieś tam moja osoba była tam wielu osobom znana i myślę, że przez to też mnie może zaprosili na te treningi, no i gdzieś tam te doświadczenie pierwszoligowe zebrałem w Olsztynie i może chcieli zobaczyć, jak to wygląda na tle Widzewa. Okej, nie mamy chyba już więcej pytań, także dziękujemy Ci serdecznie za to, że znalazłeś czas. Pozwolimy sobie być w kontakcie, może się za parę dni okazać rzeczywiście, że te pewne plany Widzewa ambitniejsze, jeżeli tak to mogę nazwać, nie obraź się, nie wypalą, to, no to jednak będzie. Słuchaj, Mateusz, pakuj się, przyjeżdżaj, podpisujemy i będziesz miał okazję przy tym tańcu Eleny wyjść na stadionie Widzewa jako piłkarz tego klubu, także zobaczymy. No zobaczymy, no jak nie teraz, może kiedyś, no zawsze jak gdzieś tam jestem w klubie, nie mówię do widzenia, tylko do zobaczenia, i bo wiadomo, drogi się łączą i nikt nie wie, jaki piłka może napisze scenariusz, zawsze trzeba być gotowym, jak to mówię. Jesteś młodym zawodnikiem, więc wszystko przed tobą. Dziękujemy Ci serdecznie. Tak. Raz jeszcze Mateusz Bondarenko, testowany niedawno przez Widzew stoper, 2 gole w meczu sparingowym z Pogonią Grodzisk Mazowiecki, był waszym i naszym gościem. Wszystkiego dobrego i dobrej nocy, Mateusz. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich oglądających i do usłyszenia. No, no ogląda to nas chyba niewielu, ale słucha sporo osób z tego, co patrzę w statystyki, więc to był Mateusz Bondarenko, który, no kto wie, temat nie wydaje się do końca zamknięty, Widzew ma trochę plany na coś więcej, na kogoś lepszego, mówiłem o tym rano z przeszłością w Ekstraklasie, chociaż ta przeszłość to też nie chciałbym, no zawodnik niezbyt wiekowy, poniżej 25 roku życia, więc to też nie chciałbym, żeby to zabrzmiało jak Kubów Żołąkiewicz, bo to też był piłkarz z przeszłością w Ekstraklasie. Nawet powiedziałbym, że można zaryzykować nawet stwierdzenie, że z teraźniejszością w Ekstraklasie, ale zobaczymy jak to będzie. Za chwileczkę będziemy się łączyć z naszym drugim gościem, Sebastianem Maderą, który swoje chyba Widzewie już Maciek odcierpiał, pamiętne derby z UKS-em, rok 2009 bodajże, 10 może, porażka i tamte słynne, pamiętne przepychanki słowne i nie tylko pod budynkiem klubowym, ale to już za nami, będziemy się z Sebastianem kontaktować się pod kątem... też nie można zapomnieć, że jest to człowiek, który trochę tego zdrowia w Widzewie zostawił. A prywatnie to dosłownie, a prywatnie też zresztą za chwilę słuchacze będą mieli okazję się przekonać o tym, ale to jest bardzo sympatyczny, bardzo otwarty człowiek, także i to dzwonimy. Fajne. No to dzwonimy do Sebastiana Madery w takim razie. Halo, witam.
Dobry wieczór, panie Sebastianie. Maciej Wojciechowski, Dobry Radio wieczór. Widzew się kłania. Ze mną Maciej Winczewski, który się z panem kontaktował a propos dzisiejszej audycji. Jesteśmy na żywo na antenie. Witamy Sebastiana Madery, drodzy słuchacze. Były piłkarz Widzewa, były trener Akademii Widzewa, a obecnie opiekun młodych roczników Akademii Poznańskiego Lecha. Ziemia poznańska lepsza niż łódzka, że pan wyjechał? Nie. To taka jest piłka. Taki jest sport, także te miejsca często tak się zdarza, że czy to w roli piłkarza, czy to w roli trenera trzeba zmieniać. Raczej ciężko się przywiązać do jednego, także normalna kolej rzeczy chyba. Za chwilę też przejdziemy już do tego tematu mojego telefonu, którego się pan, jak ustaliliśmy, dzisiaj nie spodziewał. Natomiast jasne, jeszcze tak pewnie, troszkę ruszmy tą historię. W Widzewie kilka lat ładnych pan spędził. Jak już ustaliliśmy przed tym połączeniem do pana, dużo zdrowia i to dosłownie pan zostawił, ale jakby wracać nie będziemy. Natomiast kilku trenerów też miał pan okazję i kilku działaczy w Widzewie przeżyć w cudzysłowie. Jak wspomnienia, jeżeli chodzi w ogóle o klub, o to, co było wcześniej? Znaczy ja nigdy nie ukrywałem i zawsze będę mówił, że mam żonę z Łodzi i to w Łodzi spędziłem najwięcej, chociaż z Łodzi nie jestem, w Łodzi spędziłem najwięcej czasu z tej całej swojej przygody związanej z piłką, także widzę tak naturalnie gdzieś bardzo mocno zawsze będę miał w sercu, a sam klub, no to jak ja to mówię, to taki klub jest polski Liverpool i to sami wiecie, że to bardzo dużo on emocji wywołuje u człowieka i ja się zawsze tam śmieję, że jak tydzień się coś w Widzewie nie dzieje, to już jest nienormalne. Zawsze musi być dużo emocji tam i na pewno wielki klub i cieszę się, że... To prawda, to trafi pan w dziesiątkę z tym. Tak. Krok po najlepsze kroku. Piłkarstwo okres to chyba jeszcze za trenera Michniewicza, prawda? Tak mi się wydaje, że tam... Tak, trener Michniewicz. Proszę, proszę. Tak. Tak, trener Michniewicz dał mi zadebiutować w Ekstraklasie i to na pewno później po tych moich przygodach z kontuzjami był taki fajny czas. I on też chyba pociągnął potem, jak już odszedł z Widzewa do Jagiellonii, to pana też chyba za sobą, prawda? Bezpośrednio już do Jagiellonii. Nie, to wtedy Nike Żalamidze akurat się tam nie udało, chociaż był taki temat, ale nie udało się od razu bezpośrednio pójść za trenerem Michniewiczem do Jagiellonii. To poszedł Nike Żalamidze. Okej, okay, to na pewno, tak. Moje dziury w pamięci w takim razie. To zostawmy już, bo zaraz znowu kolejne gafy będę strzelał. Przejdźmy już do tego tematu, który jakby nas w tej chwili grzeje też, czyli Patryk Mucha. Pan miał okazję w Zagłębiu, prawda? W momencie, kiedy Patryk wchodził z rezerw, pan chyba też wtedy do Zagłębia akurat trafiał, więc gdzieś tak pewnie weszliście plus minus w tą samą szatnię. Oczywiście z innym głosem w szatni i z innym doświadczeniem z boisk. Natomiast jak pan wspomina Patryka? To rozmawialiśmy, to już mogę powiedzieć, że Patryk akurat wtedy też był jednym z tych chłopaków młodych, którzy wchodzili do pierwszego zespołu, z zespołu juniorów z Akademii Zagłębia i to jest, mogę powiedzieć, bardzo fajna postać przede wszystkim, jeżeli chodzi o człowieka, bo to jest chłopak otwarty, wiecznie uśmiechnięty, otwarty na wskazówki, głodny nauki, także bardzo taka chłonna głowa, a przy tym bardzo dobry zawodnik, bo ja z tego co pamiętam, to są takie stalowe płuca. On bardzo dużo może biegać. Z tego co się orientuję, to on teraz w Górniku też chyba w Pulkowice grał właśnie w środku pola. Ja wierzę, że to może być taki motor napędowy tej drużyny przy trenerze Dobim. Przy tempie grania, jakie trener Dobi preferuje, to myślę, że może to być fajny chłopak i może być to takie czerwone serduszko w środku pola, gdzie to jest też młody chłopak, także wierzę, że mocno zafunkcjonuje w klubie i będzie się dobrze rozwijał, bo to jest chłopak, który cały czas jeszcze jest młody. Mhm. Bo tam tak naprawdę zawsze zastanawiam się, jak schodzi zawodnik, który jest wychowankiem Zagłębia, czyli też mówmy się, że jednej chyba z lepszych szkółek w ostatnich latach, jeżeli chodzi o polską ligę. Ja mam przynajmniej taką opinię.
i schodzi tak naprawdę na to granie do drugiej ligi. Zastanawiam się, co spowodowało, że nie udało się w Zagłębiu. Ja wiem, że tam była jakaś chyba poważniejsza kontuzja. Miał tam problem z wiązadłami, ale to jest silny chłopak. On jest naturalnie też bardzo zdrowy, to co powiedziałem. On ma mega zdrowie do biegania, także myślę, że po tej kontuzji już dawno nie ma śladu. A to jest chłopak z Chrobrego Głogów, z okolic Lubina. I tam zaczynał, później przeszedł do Zagłębia. No wiadomo, w Zagłębiu jest bardzo duży przemiał tego wszystkiego. Nie zawsze to może być taka droga, że bezpośrednio w Zagłębiu można od razu zadebiutować. Ci chłopcy się rozchodzą na wypożyczenia. Niektórzy muszą iść jakąś drogą taką bardziej okrężną. I każdy ma swoją drogę. A Patryk, widać, to jest u trenera Dobiego, grał pierwsze skrzypce w Górniku i ten Górnik bardzo dobrze wyglądał, także myślę, że trener Dobi wie, co robi, ściągając go do siebie. No to jest taka częsta, przepraszam Maćku, to jest taka częsta praktyka chyba, panie Sebastianie, że trener zabiera ze sobą jakiegoś zawodnika. Akurat mówiliśmy o przypadku Jagiellonii, gdzie trener Michniewicz zabrał Nikę Dżelamidzę, natomiast no tu jest środkowy pomocnik, jak pan powiedział, szóstka lub ósemka, tak grał w cały sezon w Polkowicach, więc no może być takim mózgiem drużyny, czy bardziej jednak płucami, jak pan myśli? Ja go pamiętam, że to jest, ja nie wiem, jak on się rozwinął mocno piłkarsko, ale to jest przede wszystkim taki pracuś. Pracuś na całej szerokości, na całej długości. Taki dobry duch i mówię, on tutaj, widzę go, że będzie te dziury łatał. Będzie takim nabieganym pomocnikiem. Tak go kojarzę. Czyli Mateusz może mieć ciężko o plac. No, teraz piłka idzie w tym kierunku, że trzeba biegać, trzeba zasuwać i to jest, trener nawet podkreślał, bo oglądałem konferencję, pokazywał 5 palców, tak? Na samym końcu ostatni palec to były umiejętności, a wcześniejsze palce, już dokładnie nie chcę, bo się pomylę, ale wymieniał inne te wartości piłkarskie, nie? I Patryk może być tym takim odbiciem tej ręki, tej dłoni, którą trener wyciągnął, nie? No tak, aż się ta pięść zacisnęła. A w ogóle pan ma, widzę, dobre rozeznanie, jeżeli chodzi o trenera Dołbiego, czy to bardziej sentyment do Widzewa, że na konferencję pan oglądał? Śledzę Widzew cały czas, jestem z żoną na bieżąco, także to nie jest tak, jak mówię, że człowiek jest obojętny. Jesteśmy z Łodzią związani i ja wierzę, że jeszcze w Widzewie się dużo dzieje, że jeszcze wrócę i dobrze się tam czułem. Przyszedłem, bo się chcę uczyć, chcę się rozwijać w tym zawodzie. Chłonąć. Jestem pasjonatem piłki nożnej. Nigdy herbu nie całowałem, bo nie należę do takich zawodników, ale sentyment jest cały czas. Mam Widzew na tapecie i oglądam, analizuję. Słucha pan radia, widzę, powrót... tak dalej, wiemy w to wszystko. Szali w szachie. Tak, nie, radia akurat nie, ale wchodzę na TV i to na bieżąco to na YouTube. Dobrze, to trzeba wysłać linka, żeby... Kurde, nie dam rady, tak, bo trzeba też pracować, jakby miał cały czas analizować poszczególne kanały, ciężko by było. Jasne. Ale jakby tak wybiegając w przyszłość, mówi pan o tym potencjalnym powrocie, ale to widzisz pan bardziej w tych strukturach akademii, czy już docelowo jest plan, że za parę lat, nie, żeby iść bardziej... Nie, bez przesady. Jeszcze nawet nie byłem pierwszym trenerem, na razie tutaj jestem przez rok asystentem, już jestem rok czasu, teraz następny drugi rok też będę asystentem, także nie da się tak skoczyć. To człowiek się w tym lepiej nie śpieszyć, lepiej sobie iść swoją drogą. Ja jak odchodziłem, to powiedziałem, że najlepsze to może trafić, widzę w tym momencie, to było przyjście Maćka Szymańskiego i chyba czas pokazuje, że to nie były takie słowa rzucone na wiatr, bo Maciek robi kapitalną robotę. Wy się mieliście tak naprawdę, prawda? Pan odchodził, to Maciek przychodził. Nie, ja z Maćkiem się znam. Ja z Maćkiem się znam, także byliśmy normalnie w kontakcie, tylko akurat tak się stało, że się gdzieś tam minęliśmy, ale mówię, no sami widzicie, jak to poszło przez rok pod Maćka rządami do przodu i cały czas idzie chyba, także oby to Maciek tam był i żeby mu dali ten jego projekt, pomysł na Widzew. On jest fanem Widzewa odwiecznym, zakochany w Widzewie, także wierzę, że mu nikt nie przeszkodzi w tym, żeby stworzył tam akademię największą, z jedną z największych w Polsce, lub największą.
Znajdował pan czas, panie Sebastianie, na to, żeby jakiś tam mecz Widzewa w ubiegłym sezonie obejrzeć, czy brakowało na to Tak, tak jest, czasu? tak No jest, widziałem pytam wszystkie. dlatego, że no nie będę zadawał takich banalnych pytań, że jak to wyglądało, ten finisz i tak dalej, bo to już chcielibyśmy zostawić za sobą, odciąć się, jak kibice na oprawie to zaprezentowali, ale jestem ciekawy, czy pana zdaniem właśnie Patryk Mucha to jest zawodnik, którego może Widzewie brakowało na wiosnę. Ja przede wszystkim upatruję wielką nadzieję w trenerze Dobim, bo jak zobaczyłem konferencję, to mi się trochę spodobało, bo to nie było tam jakichś takich suchych frazesów. On fajnie to poniósł. Ja miałem ochotę wyjść do niego na trening, potrenować jako były zawodnik, bo to nie było owijania w bawełnę, jakichś tam książkowych cytatów, tylko to był człowiek, który powiedział, że to jest praktyk. Prostym językiem piłki nożnej. Ja myślę, że Łódź robotnicza czeka na kogoś takiego, jak kiedyś trener Smuda też nie był może krasomówcą, ale zrobił kapitalną robotę. Wierzę, że trener Dobi też taki będzie, że te trybuny, ten zespół, trener Dobi, wszyscy poniosą się razem do energetycznego grania i nie będzie to takiego nie, strachu. Nie będzie stojanowa, jak pory. To się po piłkarsku mawia, tak? No takiego strachu, bo to nie wierzę, że piłkarze też nie chcą grać, po prostu są poplątani tą wielkością klubu, nie potrafią temu sprostać. Wierzę, że trener wydobędzie w nich tą odwagę i oni oddadzą całego siebie, nie? Jak rozmawialiśmy tutaj przed telefonem do pana z Mateuszem Bondarenko, który był testowany właśnie przez trenera Dobiego parę dni temu, i on właśnie powiedział taką rzecz, że trener stara się tak prowadzić drużynę, żeby piłkarze poszli za trenerem w ogień, ale odwrotnie tak samo, żeby trener poszedł za piłkarzami. I to będzie chyba taki najważniejszy klucz do zbudowania szatni sobie i do zbudowania drużyny. No ja same tutaj mam chłopaków, którzy też trenera Dobiego znają, trenerów, którzy gdzieś tam no znają osobiście, i każdy w superlatywach wypowiada się o trenerze. Ja powiem tak, jak oglądałem konferencję prasową, to sam bym za trenerem poszedł w ogień, także wierzę, że to pójdzie. Nie ma co już rozpamiętywać tego sezonu, tylko się cieszyć tą pierwszą ligą, dobre boiska, fajniejsze drużyny, a widzę, że tak będzie cały czas. Ten top nawet w pierwszej lidze wejdzie do ekstraklasy, też będzie top, także czekamy, niech to idzie dalej. Panie Sebastianie, cały czas szukamy środkowego obrońcy, no może jednak jeszcze odwiesimy buty z kąpiel. Nie, nie. Już nie, ja już drogę wybrałem, także mam nadzieję, że wrócę tam jako może trener. Mam taką nadzieję. No. Czyli można powiedzieć, że panie Sebastianie, na koniec, że pakiet Polsatu Sport wykupiony, bo w przyszłym sezonie widzę w pierwszej lidze, więc tam będzie można oglądać Łodzian. No, trzymamy kciuki. Będziemy oglądać, pewnie. Trzymam. Albo słuchać u nas i wtedy nie trzeba wykupić. Właśnie, no, albo jak pan nie ma pakietu, to Radio Widzew też zapraszamy serdecznie. Znów na taka, pewno się spotkamy, taka na spokojnie. Dziękuję za telefon. I my również. Trzymam wszystkiego kciuki. Dobrego. Do zobaczenia, do usłyszenia. Na razie. Pozdrawiamy. Już chciałem jeszcze zapytać, czy Sebastian Madara jeszcze ma jakiś kontakt z Danielem Fabichem, ale już nie chciałem psuć dobrego nastroju na koniec, na koniec wieczora. No co, no potwierdza się to, co mówiliśmy o trenerze Dobim, że to rzeczywiście jest człowiek, który stawia na futbol energetyczny, intensywny, wysoki pressing, szybki, cały czas ta piłka ma chodzić. To jest przeciwieństwo trenera Kaczmarka. To nie jest oczywiście argument, który z miejsca daje punkty. Tak, to jest inna filozofia gry, Maćku, inny rodzaj prowadzenia akcji, bardziej ofensywny, więc z drugiej strony odkrywamy się, więc jesteśmy bardziej narażeni na kontratach. No widzę, nie wyglądała to obrona nasza najlepiej, łagodnie mówiąc, w tym roku, czy w ogóle w całym sezonie takie wrażenie pozostało po tamtych rozgrywkach, no ale jak sobie zaglądam w tabelę, nie chcę czegoś przekręcić, druga defensywa w lidze, tak, tylko Resowia straciła mniej bramek i kibice chyba się powinni nastawiać na to, że tych bramek Widzew może tracić więcej w pierwszej lidze, bo trafił do ligi, w której no, będą mocniejsi przeciwnicy, to jest raz, a dwa, będziemy grali bardziej ofensywnie, bardziej ryzykancko, więc dzięki temu też możemy więcej strzelać. I tak w skrócie mówiąc, to jest chyba trener, który woli wygrać 4-3 niż 1-0, takie mam wrażenie, to w skrócie. Zresztą potwierdził to 4-3 w Polkowicach w meczu z Widzewem. Myślę, że tak, no, o tym już też rozmawialiśmy. Trener Dobi jest byłym napastnikiem.
Więc lubi grać ofensywnie. No, trener Kaczmarek był zawodnikiem w trakcie swojej kariery zawodniczej raczej defensywnym. Więc też od tego zawsze od tego zaczynam budowanie zespołu, czyli od zabezpieczenia tych tyłów, z czym bywało różnie w tym sezonie, o czym doskonale wiemy. Trenerzy kompletnie inni, jeżeli chodzi o podejście do samego meczu, mówię od tej strony chyba taktycznej. Trener Dobi, mam takie wrażenie, zresztą to się słyszy, jak przeczytamy, czy obejrzymy z nim wywiady, czy jakieś rozmówki. Człowiek z niesamowitą pasją, ogniem, który chce po prostu robić show. No, on rozumie, że to, co my tak kochamy, to jest tak naprawdę rozrywka dla mas. I tu nie chodzi o to, żeby wygrywać po 1-0. No, oczywiście tak też można i można zostać mistrzem Europy, jak i Grecja w 2004 roku. Ale można też grać fajnie dla oka, ofensywnie i przy okazji punktować, więc jeżeli się to uda w Widzewie, to będzie super. Ja, jak rozmawialiśmy te 3 tygodnie temu o trenerze, to podchodziłem z taką delikatną rezerwą, ale pozytywnie do trenera. W tej chwili już tej rezerwy nie mam. Słyszy się o trenerze same dobre słowa. Więc wygląda to też fajnie. Oczywiście to jest tylko sparring, ale ja jestem już bez rezerwy z bardzo dużym kredytem zaufania z strony. Trener Dobi. Za chwilę będziemy kontynuować rozmowę na temat Patryka Muchy, no bo to nasz nowy zawodnik, więc temu się będziemy przyglądali. Za chwilę naszym gościem będzie Mateusz Magdziak, aktualnie wciąż piłkarz Górnika Polkowice, więc przez rok dzielił szatnię z Patrykiem. Też mamy nadzieję, powie nam sporo na temat swojego już teraz byłego kolegi, ale zaległości na Twitterze. Widzę, że wrzucając tweeta zaznaczyłem hashtag Trybuna Prasowa. Mam nadzieję, że może nikt nie zauważył, albo że nikt nie pomylił, że to magazyn Pilne, ale nieważne, możecie pisać też pod profilem radia. Piknik 1910, bardzo sympatyczny. Nikt pyta, czy Mateusz Michalski przyjdzie do Widzewa. No powiem ci, Pikniku, ja bym chciał, bo to dobry zawodnik, ale czy przyjdzie, no nie jest to takie proste. Mateusz zagrał bardzo dobry sezon w Radomiaku, w pierwszej lidze. Przypomnijmy, zagrał w finale baraży, więc był bardzo blisko ekstraklasy, tak naprawdę 90 minut od ekstraklasy. Przegrali Zieloni ten finał z Wartą Poznań, ale i tak Mateusz sezon zaliczył do udanych na tym szczeblu. No nie jest już młodym zawodnikiem, bo gdy przychodził do Widzewa, to miał 25-6 lat, a teraz już ma tych lat 20-29, więc niedługo trójka z przodu stuknie, ale po takim sezonie, jaki pokazał, widać, że forma jest. No, z tego, co mi wiadomo, trwają rozmowy. Oferta, bardziej zapytanie ze strony klubu, w stronę Mateusza, spotkało się z ofertą czy z propozycją wyjściową z obozu Mateusza, bardzo wysoką kwotą, bardzo dużo zażądał pieniążków Mateusz i od razu było powiedziane, że to jest absolutnie nie do zaakceptowania i tak powiem, rozmowy trochę się zawiesiły, ale po jakimś czasie, jak widać, do nich wrócono, padła inna propozycja ze strony Widzewa i już taka Mateusz jest na zasadzie teraz zastanawiania się, czy to jest, no bo to jest normalne, to jest ich zawód, piłkarze, i oni, każdy chce zarabiać kasę, to jest jak najlepszą, to jest normalne. No to jest w tym momencie na takim etapie, czy Mateuszowi taka oferta, którą widzę zaproponował, ta chyba już, mam wrażenie, ostateczna. Może czegoś nie wiem, bo może też być taka ewentualność, ale mam wrażenie, że to już raczej ten górny pułap, jaki widzę, miał zamiar przeznaczyć na Mateusza, został zaproponowany, no i teraz już wszystko zależy od piłkarza. Jeśli on będzie chciał na tych warunkach do Widzewa wrócić, to wróci. Ale pamiętajmy też, że inne kluby się Mateuszem interesują. Słyszałem o Arce Gdynia, która już w trakcie, czy może nie już, tylko jeszcze w trakcie gry Mateusza w Widzewie się tym piłkarzem interesowała. Były nawet plotki, że on pojedzie zimą w sezonie chyba 17, 18, 19 bodajże. Pojedzie, tak, w tym sezonie nieudanym takim, gdzie Widzew był w bardzo dobrej pozycji startowej przed wiosną, a potem te 10 remisów i tak dalej, czyli 2 sezony temu, że wtedy zimą Mateusz miał zapytanie ze strony Arki Gdynia, Arki, która grała wtedy w Ekstraklasie i nie groził jej spadek. Spadło dopiero w tym sezonie, ale nic tam z tego nie wyszło.
Zobaczymy, czy teraz w Gdyni rzeczywiście chcą do tego pomysłu wrócić. Radomiak dzisiaj zakontraktował skrzydłowego, więc być może to być oznaka, że nie udało mu się Mateusza zatrzymać, bo były takie próby. Tylko pamiętajmy, że w Radomiu miasto ucina te stypendia i tam trzeba kombinować po prostu kasę na zawodników skądinąd i, no i nie będzie już takiego chyba Eldorado w Radomiu. Dlatego Mateusz być może odejdzie, natomiast czy przyjdzie do Widzewa, czy nie, no tak to wygląda mniej więcej jak teraz. Ty, Maćku, jesteś zwolennikiem tego powrotu, czy uważasz, że dwa razy do tej samej rzeki się nie wchodzi? Wiesz co, ja dzisiaj rozmawiałem na ten temat też w Dzień Dobry Widzewie, zresztą zachęcam do odsłuchu wszystkich słuchaczy, rozmawiałem z Łukaszem na ten temat i ja mam takie ambiwalentne podejście do tego, dlatego że od strony sportowej super zawodnik, który zrobiłby od pierwszego dnia jakby do klubu wszedł różnicę, bo wszyscy widzieliśmy, na co stać było Mateusza, jak u nas grał, zbierał też pochwały z... Można wyczytać te pochwały, no bo przyznam się bez bicia, że meczów Radomiaka jakoś szczególnie nie śledziłem w tym sezonie. Ale głosy dochodzą, że ten zawodnik robił różnicę, zresztą wczoraj w rozmowie też, w rozmowach totalnie swobodnych i znowu zachęcamy do odsłuchów. Nawet Krzysztof Stanowski przyznał, że on był jednym z tych dwóch zawodników najlepiej wyglądających w Radomiaku w końcówce tego sezonu, także od strony sportowej jak najbardziej tak. Zastanawiam się, jak to by było od strony tej... Okołobojskowej. Okołobojskowej, charakteru Mateusza, bo ja cały czas będę pamiętał sytuację z Częstochowy. Mateusz był wtedy jednym z liderów tego zespołu. Sam myślę, że też chciał być uznawany za liderów tego zespołu razem z Danielem Mąką, między innymi, czy Patrykiem Wolańskim. I w tym takim kluczowym momencie niestety, powtórzę się z rana, zabrakło trochę cojones. Powinien jako lider szatni, jako lider drużyny wziąć tą piłkę, strzelić bramkę i potem tylko cieszyć się i już liczyć pieniądze za awans, bo to jest ich zawód, i zastanawiać się, jakie będzie miał fajne wyjazdy, czy jakie będzie mógł grać mecze, już nie widzę w TV, ale pokazując się w kamerach Polsatu. Natomiast no, zabrakło tych cojones i do karnego podszedł Michael, 18-letni. I tyle. Natomiast no, nie wiem, no, może też w momencie, kiedy w szatni jest Marcin Robak i ta presja już jest w zdecydowanym większym stopniu przełożona na innego zawodnika. Już nie jest Mateusz tym zawodnikiem najlepszym, bo też nie ukrywajmy, że w najwięcej chyba bramek, jeżeli się nie mylę, strzeli, tak? Od czasów reaktywacji dla klubu. Tak mi się wydaje. Na pewno był zawodnikiem, na którym opierała się gra Widzewa w ostatnich tam, nie wiem, dwóch, trzech powiedzmy latach. Więc może nie mając takiej presji aż na sobie, będąc troszkę w cieniu, no bo będzie też w cieniu Marcina, każdy zawodnik, który do tego klubu przyjdzie, będzie zawsze w cieniu Marcina Robaka, może będzie mu łatwiej wejść, tak? U mnie jakby carte blanche, natomiast w pamięci zawsze ta zadra jakaś będzie, ale powtarzam raz jeszcze, od strony sportowej, super zawodnik, przydałby nam się bardzo. Okej, jeszcze jest tweet od Tomka z pytaniem, czy wiemy coś więcej na temat tego tajemniczego sponsora. No, wiesz co, Tomku, no krążą jakieś plotki na Twitterze, na forach i tyle. I tyle wiemy, ja się chciałbym to wiedzieć, Stefan. Tak. Ja bym się szczerze przyznam, że nie mam zielonego pojęcia. Kolportowane są jakieś takie przecieki, pogłoski, nawet słyszałem taką teorię. Czytałem ją po prostu od zwykłego kibica, użytkownika forum kibiców, że to jest jakaś niby firma powiązana z Zygmuntem Solorzem i to za chwilę Solorz z milionami wchodzi, jego syn będzie prezesem Widzewa, już ludzie sobie układają przeróżne teorie, tak naprawdę bez podparcia w jakiejś chyba rzetelnej wiedzy. No, oczywiście może się okazać, że on zostanie prezesem Widzewa i faktycznie Solusz kupi Widzew, ale no, równie dobrze może się okazać, że meteoryt uderzy jutro w ziemię i będzie koniec świata, więc może dwie nieporównywalne historie, ale mniej więcej tak to wygląda. Na razie to jest... Tak. Mówię, że mieliśmy serial na TV, nie, teraz będziemy mieli na Polsacie.
Tak, dokładnie. Więc to wygląda trochę tak, że ludzie sobie coś tam usłyszeli, ktoś coś przeczytał, ktoś coś palnął i tak wiesz, jak ze plotkami. Jak się ją 100 razy powtarza, to potem wychodzi za prawdę, więc ja żadnej wiedzy rzetelnej na ten temat nie posiadam. Posiadałem tylko wiedzę na temat pewnej firmy z południa Polski, tak to nazwijmy, z branży spożywczej, która zastanawiała się nad albo wejściem w sponsoring klubu, albo nawet wykupieniem części udziałów, może nawet większości, tego nie wiem, ale byli przedstawiciele na meczu ze Zniczem, no i stwierdzili, że po tym, co się działo po meczu, to nie byłaby dla tej firmy zbyt dobra reklama, to spółka akcyjna, więc to odpowiedzialność duża i tam te rozmowy mocno wyhamowały i nic o tym nie słyszę ponownie, więc nie wiem, czy tam już upadło, czy to chodzi o tą firmę, tylko ktoś pomylił branżę, nie wiem. Na ten temat tego tajemniczego sponsora, który miałaby być jakaś tam firma związana z fotowoltaiką, a Polsat wchodzi w branżę fotowoltaiki, nic nie słyszałem, nic na ten temat nie wiem, może się okazać, że jest jakieś tam ziarno prawdy w tych pogłoskach, a może się okazać, że jest kompletną to bzdurą. Tak mogę odpowiedzieć, żebym był szczery, nie będę tu udawał, że coś wiem, ale nie powiem. Jeszcze pyta Tom z Widzewa, Bondarenko, aha, nawet nie pyta, tylko pisze, Bondarenko poukładany w głowie, rozsądne podejście do kariery, bez względu na to, czy trafi do Widzewa, choć w nawiasie to mamy, przydałby się ze względu na wzrost, bo centymetrów potrzebujemy, to prawda, rzeczywiście mało mamy wysokich zawodników, szczerze życzę sukcesów. No to Mateusz, przepraszam, jeśli jeszcze słuchasz, to przekazujemy i mamy jeszcze wpis Dekra 1975, do sprzedanej gwiazdy SCH RTS dorzucił słabego Kubale, po czym Kubala kosztował, nie wiem o co tutaj chodzi, jakaś rozmowa się wywiązała między naszymi słuchaczami i aż do Kubali się cofnęli, więc ja to zostawię. Sebastian Madera, przeciętny Janusz z Prostej, mój ulubiony nick, pozdrawiam cię serdecznie. Sebastian Madera wystawia właśnie w Radio Widzew fantastyczną laurkę Patrykowi. Nawet Patryk Mucha jest na Twitterze, proszę bardzo, nawet nie wiedziałem o tym. Zaraz trzeba będzie to się temu przyjrzeć. Trenerowi Dobiemu i Szymańskiemu, pięknie słuchać takich pozytywnych opinii, czekamy na efekty. Dobra, to tyle, jeszcze coś tutaj mamy, jeszcze mamy Kredu, pisze déjà vu, ale nie wiem o jakie déjà vu chodzi. Nieważne. I to Tom Jon pisze jeszcze, Boniek obiecywał sponsora po wejściu do pierwszej ligi. No, ja takich obietnic nie pamiętam, ale skoro wiesz, Tomku, lepiej, to może jakiegoś linka podrzuć, to się odniesiemy, bo ja nie kojarzę. Ty, Maćku, kojarzysz jakieś obietnice? Ja myślę, że to pijemy tu w cudzysłowie do tej informacji, którą Tomasz Wodarczyk rok temu wypuścił. Wodarczyk, to wstawię. Przepraszam. Tomasz Wodarczyk wypuścił, także Andrea i teraz nazwisko mi wypadło z głowy, ale właściciel Radriciani, to teraz ja będę mądrzejszy. Właściciel Leeds, właściciel też, czy założyciel telewizji Eleven, między innymi jeden ze znajomych Zbigniewa Bońka, jakoby miał po awansie wchodzić do Widzewa. Martyna Pajączek jest tu tylko i wyłącznie po to, żeby zrobić porządki, przygotować klub do sprzedaży. No na ten moment nic się w tym temacie nie wydarzyło. To, co nas będzie na pewno z Leeds łączyć, to sponsor techniczny, no i osoba Zbigniewa Bońka, bo siłą rzeczy Zbigniew Boniek będzie związany z nami już zawsze, nieodłącznie. Jest to też osoba, która we Włoszech jest bardzo poważana i ma znajomych w różnych kręgach, więc pewnie co jakiś czas takie historie mogą wypływać, aczkolwiek to na ten moment nic nie ma. Z kolei fotowoltaiką też zastanawiam się, czy nie jest tak jak z tym legendarnym Łukoilem, że ktoś kiedyś prezesa Widzewa zobaczy, jak tankuje paliwo na Łukoilu i od razu byliśmy wiązani z Łukoilem. Teraz może któryś z pracowników, właścicieli, członków stowarzyszenia zakłada sobie panele słoneczne i teraz już będziemy związani z branżą fotowoltaiczną. No nie wiem, zobaczymy. Na ten temat, tak jak mówię, no ja nic nie wiem, ty mówisz, że też nie, więc... No mówi się, że podobno jak ktoś to tak mocno zaprzecza, to znaczy, że jest z tym coś prawdy. Zaraz takie głosy będą, ale nie wiemy naprawdę. Dobra. Nie. Kalma. Dzwonimy do Mateusza Magdziaka. Może pogadamy sobie trochę jeszcze na temat Patryka Muchy. Może Mateusz jeszcze nie śpi. Umawialiśmy się przed 22, więc miejmy nadzieję, że jeszcze dla nas znajdzie czas. Jeśli jest przed 22. Nie, no już jest po.
Już jest po. Halo? Halo, dobry wieczór, Radio Widzew się kłania. Maciej Wojciechowski, witaj Mateusz. Dobry wieczór, witam. Przepraszam, trochę nam się przeciągnęły rozmowy, ale tak to jest w programach takich na żywo, trochę spontanicznych, bez scenariusza. Ze mną Maciej Winczewski, mój kolega radiowy. Obiecywałem, Mateusz, że zadzwonię do ciebie, gdy tak, rozmawialiśmy tak, tak. na temat trenera Dobiego. No i spełniło się, tylko liczyliśmy, że będziemy z tobą rozmawiać na temat twojego transferu, a tu się okazuje, że twój kolega z drużyny, Patryk Mucha. Rozmawialiśmy przed chwilą też z Sebastianem Maderą, który powiedział, który grał z Patrykiem w zespole Zagłębia Lubin, gdy Patryk wchodził do pierwszej drużyny, że to pracuś, zawodnik lubi pracę, taki, który stawia na walkę, lubi łatać dziury. Czy ty się podpiszesz pod tym, czy jakąś jeszcze inną charakterystykę Patryka nam tutaj zaprezentujesz? Tak, jak najbardziej podpiszę się. No i na pewno bym dodał, że Patryk jest bardzo kreatywnym też zawodnikiem. Nie dość, że bardzo dużo pracował dla zespołu, oddawał serducho, bardzo dużo biegał, tak jak pan Sebastian powiedział, ale też muszę powiedzieć, że bardzo dużą jakość nam dawał w środku pola, bo odkąd do nas przyszedł zimą, to miał parę bramek, miał parę asyst, ale miał bardzo dużo asyst drugiego stopnia, zawsze brał, miał duży wpływ na nasze szalone gdzieś tam bramki. Tak jak nie asystował, to zawsze gdzieś dogrywał tą piłkę do Kamila Wacławczyka i Kamil Wacławczyk zawsze u nas gdzieś tam to ostateczne podanie dogrywał do Michała Bednarskiego, także to był też bardzo duży jego atut właśnie. Jak patrzę sobie... Chyba tak popisowa akcja to w tym meczu z Gryfem chyba, tak? Wejherowe, jeżeli się nie mylę, gdzie Patryk tak, tak. Fajnym, naprawdę tak, fajnym dokładnie. Rozegraniu z prawej strony. Tak. Tak, tak, dokładnie. No, brał akurat tam Patryk udział, tam parę też chłopaków od nas brało. Akurat to też taka popisowa akcja nie tylko Patryka, ale naszego całego zespołu tak. W tym sezonie, takiej naszej typowej gry, także to była taka typowa gra za trenera Dobiego, nie? Na jeden, dwa kontakty i akurat się udało to strzelić bramką, także bardzo fajna akcja wyszła i właśnie Patryk miał duży wpływ też, że gdzieś tam strzeliliśmy bramkę. Ja jeszcze tak na chwilę, odchodząc na sekundkę dosłownie od tematu Patryka, póki mam to w głowie, bo mieliśmy teraz pierwszy sparing, pierwszy mecz rozegrany już pod wodą trenera Dobiego i to, co mi się strasznie rzuciło w oczy, czy tak naprawdę w uszy, to po pierwsze podpowiedzi przy wybijaniu piątki czy wyrzucaniu piłki przez Wojtka Pawłowskiego, przez naszego bramkarza, które Wojtek od razu wzrok trenera Dobiego i słuchanie, co ma teraz zrobić, to jest jedno, a drugie ustawianie się i wręcz ustawianie co do metra zawodników przy raz stałych fragmentach tych defensywnych i ofensywnych. U was też to tak wyglądało na treningach, na sparingach w tym okresie przygotowawczym, że trener dosłownie ustawiał was co do metra? Tak, tak, dokładnie. No bardzo dużą uwagę przykłada właśnie na stałe fragmenty gry, właśnie w obronie i w ataku. No zwłaszcza na treningach zawsze, w treningach przedmeczowych, dzień przed. Mieliśmy na koniec treningu zawsze gdzieś tam 15 minut poświęcone właśnie rozegraniu w ofensywie i w defensywie i zawsze my tam, nie tylko obrońcy, ale cały zespół właśnie musieliśmy być ustawiony czwórką linia defensywna, a później pomocnicy i napastnicy. Wszyscy musieliśmy być blisko siebie, bo gdzieś tam jak piłka wpadła między jednego obrońca, a drugiego lub tam pomocnika, tak jak byliśmy ustawieni, to trener miał bardzo duże pretensje, bo zazwyczaj tak było, że trener to, co nam mówił, to zawsze później się sprawdzało. Także gdzieś tam, jak gdzieś krzyknął, że piłka może paść, to akurat tam padła i jak ktoś nas nie pokrył i wpadła bramka, to później były ciężkie rozmowy z trenerem. Okej. Wióry leciały. Wróćmy, Mateuszu, do Patryka Muchy. Zerknąłem sobie w Instata. Ja wiem, że to taki dodatek liczby, statystyki, to nie wszystko mówi, ale czwarty indeks w drużynie jako defensywny pomocnik, no to jest... To jest duża sprawa, bo zazwyczaj ten defensywny pomocnik to jest jednak od brudnej, czarnej roboty, której nie widać, która jest słabo, słabo doceniana. Czy Patryk u was rzeczywiście był taką typową szóstką, czy w tej parze środkowych pomocników obok Kamila Wacławczyka, czy to raczej były dwie ósemki, oni się wzajemnie asekurowali i w destrukcji, i w rozegraniu? Dokładnie, no oni się bardziej asekurowali. Nie było tak, że Muszka był typową szóstką, a Kamil ósemką. Po prostu jeżeli Muszka brał udział bardziej w akcji ofensywnej, to Kamil był wtedy jako szóstka, niżej. Tak? I oni tak
niżej, nawzajem po prostu współpracowali. No i mówię, odkąd właśnie Muszka do nas przyszedł zimą, to bardzo, bardzo, bardzo dużo nam właśnie jakoś dał i mówię, w każdym meczu gdzieś tam jak graliśmy, to każdy mecz zagrał naprawdę na solidnym poziomie. Nie było tak, że miał duże wahania formy, że zagrał słabszy mecz, później bardzo dobry, tylko naprawdę każdy mecz solidnie, wybiegany bardzo mocno. No po prostu rozrzucał te piłki na lewą, prawą stronę, gdzieś tam asystował, strzelał, no mówię, dogrywał, także no, naprawdę, naprawdę fajny chłopak. No, ale a miałeś z nim kontakt jakiś teraz po podpisaniu? Kontraktu, czy nie? Nie, szczerze akurat nie było teraz okazji, bo też zaczęliśmy tutaj swoje treningi, nowy trener do nas przyszedł, także też jakoś po prostu nie miałem okazji do niego zadzwonić czy napisać, pogratulować mu transferu. No musisz napisać, szykuj dla mnie jakieś na miejsce w pokoju, razem się będziemy zrozumieć, widzę cały czas. Ja tak mam podłączany telefon, nie ładuję telefonu i już rozmawialiśmy o tym też w sobotę i trener pewnie dzwoni, a Mateusz nie odbiera. No właśnie, kurde, sprawdzam codziennie ten telefon i jest gorąco od telefonów, ale właśnie trener chyba zapomniał mojego numeru właśnie. Trzeba będzie napisać, żeby przypomnieć. Wiesz, tak pytamy ciebie i prosimy ciebie o wsparcie, no bo jednak no Patryk nie jest jakąś super popularną postacią w polskiej piłce, umówmy się, jest dopiero na początku drogi i kibice Widzewa nie wiedzą tak naprawdę, czego się można po nim spodziewać. Mówisz, że to raczej piłkarz taki, który i potrafi i odebrać piłkę, ale też rozegrać na szybkim, na jeden, dwa kontakty w szybkim tempie. Jak ma jakieś takie atuty, jak, czy parametry, jak szybkość, jak przyspieszenie, jak walka w powietrzu, jak uderzenie z dystansu, coś w tych elementach też jest Patryk wyróżniającym się zawodnikiem, czy raczej to nie jest jego środowisko naturalne, powiedzmy? To może powiem tak, od początku w sumie jak graliśmy w szczeblach młodzieżowych w Zagłębiu Lubin. No właśnie, bo wy się znacie przecież od dawna. Tak, od dawna, znamy się od dawna, gdzieś tam graliśmy razem, akurat nie mieliśmy możliwości zagrania razem w Zagłębiu, ale Patryk był tam w młodszych grupach młodzieżowych, jak tam starszych, wszystkie szczeble przechodziliśmy razem, no i gdzieś tam się obserwowaliśmy nawzajem, bo najpierw my graliśmy, później oni i tak było różnie. No i Patryk naprawdę był wyróżniającym się zawodnikiem w każdych z tych szczeblach juniorskich i później jak trafił do pierwszej drużyny, to też gdzieś tam fajnie wyglądał, ale wiadomo jak to było w Zagłębiu, że dużo było tych zawodników. Muszka tam zagrał parę meczy w ekstraklasie. Tutaj później miał małą szansę na grę, no i akurat pojawiła się opcja u nas. Trener Dobik go prowadził w grupach młodzieżowych w Zagłębiu, zadzwonił, dał mu szansę, żeby sobie pograł na szczeblu centralnym, żeby się rozwinął bardziej. No i przyszedł i u nas naprawdę bardzo dużą robotę robił, bo jest to bardzo właśnie zawodnik, bardzo dobry technicznie przede wszystkim, bo Muszka właśnie bardzo, nie dość, że lubi odbierać piłkę, bardzo dużo biega, to jeszcze bardzo lubi wchodzić w pojedynki jeden na jeden między dwóch, trzech zawodników i gdzieś tam fajnie lubi poklepać na jeden, dwa kontakty, mówię, rzuci piłkę na lewą, prawą stronę, uderzy, bardzo fajny ma strzał techniczny z dystansu, gdzieś tam też strzał za szesnastki. Mówię taki, nie jest to typowa szóstka, ale na pewno taki zawodnik, taka ósemka, tak, gdzieś tam mówię, i umie bardzo fajnie rozegrać tą piłkę i też bardzo dobry jest w odbiorze, także na pewno nie będzie przyspawany do tylko i wyłącznie do obrony, jak to się mówi, ale na pewno też będzie prowadził fajnie grę. Patrzę w te statystyki, przepraszam, no pod względem kluczowych podań drugie miejsce w drużynie, jeżeli chodzi o skuteczność tych kluczowych podań. 68%, no to jest numer jeden prawie, że w drużynie tam lepszy chyba był tylko Opałacz, tak. Ale on pewnie tych podań miał niewiele. Więc to jest to, na co ty zwracałeś, Mateusz, uwagę. Też mam wrażenie, że ta mobilność Patryka na boisku też jest dość duża, że on nie jest przyspawany tylko do tej środkowej strefy, ale często też schodzi do boku, asekuruje, nie wiem, skrzydłowego, gdy ten się czerwego obrońcę, gdy ten się trochę zapędzi, tak, bo ta jego hitmapa jest dość szeroka. No, ale to mogliśmy też zobaczyć w meczu 4-3, który przegraliśmy, tak? Gdzie Mateusz, Patryk często był widziany w okolicach naszego pola karnego, ale równie często gdzieś schodził za naszymi zawodnikami w to swoje pole karne, więc to też mogliśmy zobaczyć w tym meczu. A już przepraszam, już nie wchodzę w słowo.
No i też strzeli bramkę, nie? Patryk akurat też właśnie, no właśnie. Właśnie w meczu z nami. No i mówię, no Patryka zawsze wszędzie jest na boisku i to mówię, gdzieś tam jak zawsze się podłączyliśmy, my obrońcy boczni do przodu, to zawsze jak gdzieś tam straciliśmy tą piłkę, to zawsze Patryk zaraz nas asekurował. No i tak jak właśnie panowie tam wspomnieli, że Insta też tam pokazuje, że naprawdę brał bardzo duży udział w naszych akcjach ofensywnych. No i mówię, że miał tam znaczącą rolę u nas w zespole, jeśli chodzi o całą ofensywę, bo mówię, było bardzo dużo tych kluczowych jego podań. Może miał mało tych bramek, mało tych asyst, ale naprawdę asyst tego drugiego stopnia, gdzieś tak takich piłek tych decydujących, to naprawdę wszystko się tam od niego praktycznie zaczynało, jak i od Kamila Wacowczyka, także oni nam robili całą grę. Ja bym chciał, a jakim on jest człowiekiem w szatni? Czy to jest jakby typ... Chciałem zapytać o Patryka, jaką funkcjonuje w szatni piłkarskiej, no bo wiadomo, że tam w szatni ścierają się różne charaktery i niektórzy są zawodnikami, czy ludźmi, którzy są bardziej cisi, inni są tymi, którzy tą atmosferę rozkręcają. Chciałem zapytać po prostu o niego jako człowieka, tego uczestnika życia w szatni. To ja tylko przepraszam, Mateusz, zanim odpowiesz, ja tylko dodam jeszcze, tak a propos nawiązując do tego, co Maciek powiedział, jakiego stopnia aklimatyzacji możemy się spodziewać? Czy to jest zawodnik, który potrzebuje więcej czasu, tak jak do was przyszedł w Polkowicach na początku sezonu, ale dopiero we wrześniu zaczął regularnie grać. Czy to też jest to, że on potrzebuje trochę więcej czasu, czy on jest w stanie z marszu wskoczyć do gry, do drużyny? No, tak szczerze mówiąc, to ja byłem mega zaskoczony, bo u nas to też jest tak, że tam większość chłopaków jest z regionu i to też tam większość, praktycznie wszyscy się albo znaleźliśmy gdzieś tam, mówię, za czas grania w Zagłębie, gdzieś tam z Widzenia, większość mieszka w Lubinie. Też, halo? Tak, tak, słyszymy. Halo? Maciek, też jesteś? Słyszymy się, tak, tak. Jesteś, Mateusz, bo ja cię słyszę doskonale. Tak, jestem. Coś może tam coś przerwało. Szumiało, o, teraz dobrze. No i mówię, większość chłopaków gdzieś tam się znaliśmy tutaj z okolic, mówię, czy to za czasów gry w Zagłębiu i Muszka po przyjściu do nas to tam większość chłopaków znał, także naprawdę nie miał w ogóle problemu z aklimatyzacją, od razu jak gdzieś tam skoczył, wiadomo, na początku nie miał od razu tak, że przyszedł i trening od razu wrzucił do składu, bo była na u nas też duża rywalizacja, także musiał sobie to miejsce wywalczyć, a jak wywalczył, to już nie oddał go do końca i później naprawdę no nie dało się nie było szans, żeby po prostu go wygryć ze składu. A jeśli chodzi o jego osobę jako człowieka, to naprawdę jest to bardzo skromny chłopak z dużą pokorą i na pewno jest to osoba, która wiedzie gdzieś tam, prowadzi atmosferę w szatni, nie? Także, ale naprawdę jest to chłopak, który naprawdę można z nim o wszystkim porozmawiać, pośmiać się, na pewno ci pomoże w jakiejś tam danej sytuacji, jeśli potrzebujesz i mega pracuj, tak? Mega skromny chłopak. No więc jawi nam się postać, rozumiem, chłopaka, który pracowitego, skromnego, uśmiechniętego, bo tak mówił też Sebastian, tak jest, tak przez jest. Sebastian Madera, no a do tego dobrze wyszkolonego technicznie, lubiącego być takie żywe srebro, tak? Dobrze, to takie dobre określenie dla Patryka? Tak, tak się mówi, tak, że takie, gdzie... takie serduszko, no u nas tak, tak trendowi, że u nas takie serce to on był, on i Kamil Wacowczyk tak kupował u nas w drużynie, że oni odpowiadali to, że jak oni grali, to mówię, to my też dobrze wyglądaliśmy, a jeżeli nie było gry z ich strony, no to mówię, to my wyglądaliśmy słabo, ale przeważnie zdarzało się tak, że no mówię, jest bardzo całą praktycznie rundę, bo Muszka do nas przyszedł zimą, pół rundy zagrał, ale naprawdę każdy mecz no był właśnie, mocno mówisz, wybiegany. No właśnie, mówisz zimą, ja tutaj, nie wiem, czy to są jakieś błędy, że tutaj jest od września już praktycznie w Polkowicach wymieniany Patryk Mucha. Przepraszam, pomylił się. Tak, od września, tak. No właśnie, no bo już nie byłem, pomyliłem. Myślałem, no. Że może jakiś, no, bo już... że może jakiś błąd. Okej, to mamy wyjaśnione. Ja mam jeszcze do ciebie jedno pytanie, już niezwiązane, Mateusz, z Patrykiem, tylko z trenerem Dobim jeszcze, póki mamy ciebie na linii, bo zastanawiamy się, jak to może wyglądać w Widzewie. Oczywiście przekładamy to na swoją drużynę i już wyjaśniłeś, że raczej dwie ósemki raczej, tak to wygląda w środkowej strefie. Tutaj nie ma za bardzo miejsca dla klasycznej dziesiątki w tej drużynie. To dobrze to odczytuję, bo z przodu dwie dziewiątki, czy jeden z tych napastników to jest taki typowy środek pola karnego, taki ktoś taki, jakim był Bednarski, natomiast Mariusz Szuszkiewicz był taką dziesiątką, który się cofał, czy to były tak, dwie dziewiątki? Tak. Jak to wyglądało? Nie, właśnie, bo Muszka i tak jak mówiliśmy, że oni się wymieniali tutaj, jeżeli ten był wyżej, to ten był z szóstką, bardziej odpowiadał za tutaj destrukcję, a ten za ofensywną. Mariusz Szuszkiewicz był taką nietypową dziesiątką, trener na pewno wam to powie,
no, po jakichś meczach był 9,5, trener nazywał taką pozycję, że 9,5. Że po prostu też główna rola też na grze ofensywnej była skupiona właśnie na tych trzech zawodnikach. No i Mariusz też bardzo, bardzo główną rolę tutaj miał u nas w drużynie też, jeżeli musiał tą piłkę utrzymać, zagrać do Kamila, no i mówię, to tak się skupiało w sumie wszystko od tyłu, gdzieś tam zagranie na Mariusza, Mariusz grawał do Kamila czy do Muszki, gdzieś tam rozrzucali i Michał kończył, także tak to u nas wyglądało. Czyli możemy się spodziewać, że dla takiej klasycznej dziesiątki, czyli zawodnika filigranowego, niskiego, który lubi grać ofensywnie, ale jest pomocnikiem, nie jest typową dziewiątką, to może miejsca w układance Widzewa, ale też nie super nieodbierającego może brakować, tak? W takim układzie. Ciężko mi powiedzieć, bo nie wiem właśnie jak tam trener robi, czy coś pozmienia. Ale zakładamy tak, hipotetycznie, że 1:1 przeniesie z Polkowic do Łodzi swoją wizję gry. No to można powiedzieć, że to bardziej na dwóch napastników niż taka typowa dziesiątka. Taki ten drugi napastnik by bardziej skupiony się na rozegraniu, na utrzymaniu piłki, a ta druga dziewiątka na wykończenie. Czyli 9,5, ale bliżej dziewiątki niż bliżej dziesiątki, tak, jeśli tak mielibyśmy powiedzieć. Okay. Ja wyczerpałem wszystkie pytania. Maćku, czy chciałbyś coś jeszcze dodać? Na ten moment chyba nie. Chciałem zapytać, skąd w ogóle się zjawił Patryk Mucha w Polkowicach, ale tu Mateusz wyprzedził moje pytanie, więc ja już pustka w głowie. Czyli skoro mówisz, że na ten moment nie ma Maciek pytań, to Mateusz, pozostajemy w kontakcie po prostu. Jak ostatnim razem też tak wyszło, to może kto wie, może będziesz tym trzecim, może będzie ten hat-trick. Zobaczymy, jak to się wszystko poukłada. Dziękujemy mimo późnej pory, że byłeś z nami. Pozdrawiamy. Wszystkiego dobrego. Również dziękuję wzajemnie. Do widzenia. No tak właśnie mi coś nie pasowało, że to zima, ja kojarzyłem Muchę, że on cały sezon rozegrał, Muszka, cały sezon, że rozegrał w Polkowicach i faktycznie coś tam się po prostu pomyliło Mateuszowi, czyli co, Maćku, reasumując, zawodnik pracowity, wszędzie go pełno, lubi odbierać, nie boi się cofnąć, tak, lubi się cofnąć i piłkę odebrać, potrafi ją szybko na 1-2 kontakty oddać partnerowi. Jakby to tak przyłożyć jeden do jednego na Widzew, no to nie wiem, no wydaje mi się, że w tym momencie Mateusz Możdżeń to chyba ławka, tak mi się wydaje. No po co to zaprezentował w sparingu z Pogonią, no to dla mnie ławka i nie wiem tutaj, no Adama Radwańskiego już nawet też nie liczę. No wygląda na to, że para poczobut Mucha, ale czy poczobut nie ma za mało takich typowo ofensywnych inklinacji? No bo jeżeli przyjmiemy, że w Polkowicach Górnik, jak mówił Mateusz, grał na dwóch zawodników 6-8, czyli obaj powinni umieć odebrać, ale też powinni umieć wprowadzić piłkę do gry, przekazać ją napastnikom, a oni będą dalej tę grę robić. Zresztą to było widoczne, podobnie grał Widzew w tym meczu z Pogonią, gdzie jeden z napastników się trochę cofał. No ja tutaj nie widzę miejsca ani dla Radwańskiego, no nie wiem, docelowo najlepsza para to byłaby para środkowych pomocników Możdżeń Mucha, bo obaj by się, albo Gąsior Mucha, tylko że Gąsior... Ja się właśnie zastanawiam nad opcją Gąsior Mucha, bo Bartek, tak jak mówisz, takich inklinacji do gry z przodu aż nie ma. Zazwyczaj to był gdzieś tam odebranie piłki od stoperów i wyprowadzenie do tego typowego środkowego pomocnika. Chyba że trener robi w ogóle jakby środek poprzestawia i nie będzie grał dwoma środkowymi w linii, tylko jakby patrząc na koło środkowe, bliżej defensywy będzie Bartek Poczobut, a takim grającym troszkę wyżej będzie Patryk Mucha, ale ciężko jest wyrokować, no bo za chwilę może się okazać, że jutro na treningu na przykład, tego nie wiem, ale cudownie ozdrowieje nasz osoba przebywająca na L4, będzie łatwiej, czyli Adam Radwański. No zobaczymy, ciężko jest wyrokować po tym pierwszym tygodniu, aczkolwiek no, rywalizacja w środku pola zapowiada się naprawdę, naprawdę dobrze i Mateusz Możdżeń rzeczywiście może okazać się, że skończy na ławce. A powiem Halo, Ci, jestem, a powiem Ci, zapatrzyłem się, wiesz, w Twittera, bo piszą słuchacze, bardzo się cieszymy z tego powodu, piszcie jak najwięcej, natomiast zgubiłem myśl, że kto wie, czy nie pojawi się jeszcze jeden środkowy pomocnik, no bo wiemy, że Boże, jak to wymawiał Krzysiek Stanowski wczoraj, Mervej? Erwin, tam. Mervej?
Mervej van Dambu, czyli 8-10, no to może być zarówno zawodnik jako partner Robaka na przykład, albo zawodnik, albo partner Muchy w środku pola, ale nie bardzo mi się partner to widzi. Dla Marcina Robaka ciężko powiedzieć, no bo nawet Krzysiek no mówi, właśnie, że, no że to nie jest taki zawodnik na pozycję, na szpicę, tak? Na atak, że on pewnie lepiej czułby się na dziesiątce, no właśnie, czyli tutaj... na tej pozycji 9,5. No, nie do końca też to właśnie widzę, bo tam jednak, jak mówił Mateusz, okej, 9,5, ale jednak bliżej dziewiątki niż dziesiątki. Raczej z takim. A patrz, że jeszcze w sparingu sprawdzaliśmy Daniela Mąkę na ósemce. No właśnie, czyli tutaj widać, że trener ma lukę. No nie wiem, a z kim. Wyjdziemy ośmioma środkami, a Mąka wyszedł z. I takiego środka pola nie będzie miał nic. A z kim Mąka wyszedł od początku? Z Bartkiem Poczobutem? Z Bartkiem Poczobutem. No właśnie, czyli to by wyglądało na to, że obaj... W drugiej połowie wszedł Mateusz i wszedł Gąsior, jeżeli się nie mylę. Jeszcze Marcel Pieńczek był w środku. Pieńczek został przesunięty do środka po tym, jak Bech wszedł na lewą obronę, więc... Tak, w drugiej, więc... tak. A na środkowego obrońcę wtedy ze środka poszedł Marcel Gąsior, bo wyszliśmy tak jeszcze w tym ustawieniu z Marcelem Pieńczkiem na lewej obronie. I w środku mieliśmy Marcela Gąsiora i Mateusza Możdżenia. I potem w momencie, kiedy wracał Filip Bech, to on przeszedł na lewą stronę. Na tą pozycję 6-8 wszedł Marcel Pieńczek, a Marcel Gąsior cofnął na drugiego środkowego obrońcę, bo schodził wtedy przecież Mateusz Bondarenko. Tak, dokładnie tak. Było to tak, było przetasowane. No powiem tak, po tym co myślę, to cały czas gdzieś... Jak myślę o tym Fandambu, to jakoś cały czas coś mi chodzi gdzieś, jak mam jakieś przeczucie, że tego transferu jednak może nie być. Że na 99% był ogłoszony, a czy on by pasował do tego ładanki? No nieważne, no nieważne. Może trochę ma na to inne spojrzenie. Jedna rzecz, bo rozumiem, że dzisiaj od 7 rano zaczęły się testy medyczne. Tak przynajmniej wczoraj Krzysztof Stanowski tu w audycji w naszym radiu by to powiedział. Czy one by trwały 2 dni, bo w późniejszej części rozmowy z kolei wspomniał o prezentacji w środę. Tak. Więc może być na przykład sytuacja taka, że jest seria testów i nie udało się terminu innego znaleźć, że część w poniedziałek od rana, część we wtorek od rana, tak? A po południu przyjazd Krzysztofa do Łodzi, ustalanie szczegółów i wtorek wieczorem albo w środę informacja. No, ciężko powiedzieć. Wiesz, nie znamy też tej propozycji w całości. No, wiemy o tym, że on miałby tu trafić za darmo z opcjami po prostu potem dzielenia się przy ewentualnej sprzedaży. Nie ma aż tak dużego ryzyka i szczerze powiedziawszy ja byłbym skłonny je podjąć. Na pewno byłbym do tego bardziej chętny niż do zatrudnienia na przykład Mateusza Możenia teraz z perspektywy czasu. Bo wtedy no tak, takich tak. Gdybyśmy teraz mieli podejmować decyzję, tak, masz rację, to też byłbym za tym. No zobaczymy. No ja bym przede wszystkim chciałbym, żeby trener podjął ostateczną decyzję, żeby to nie było na zasadzie, że to jest decyzja pani prezes i ma być, bo ja już jestem po słowie z Krzyśkiem Stanowskim, poza tym on nam marketingowo tam gdzieś też pomoże, mówi o Fandambu, że będąc tutaj będzie o nim głośno, no, weszło kanał sportowy i tak dalej. No mam nadzieję, że to trener będzie miał decydujące zdanie i on się wypowie, jeżeli chce. Okej, okay. Jeżeli usłyszy, że warunki informacje, nie są... jakie słyszeliśmy, przepraszam, że wchodzę w słowo, ale wszystkie pozytywne informacje, które słyszeliśmy, one docierały do nas z tego węższego albo szerszego kręgu znajomych Krzysztofa Stanowskiego. Natomiast powiem szczerze, w tej rozmowie wczoraj mnie przekonał do tego pomysłu jedno stwierdzenie, że rzeczywiście Krzysztof Stanowski ma za bardzo wyrobioną markę pod tytułem Krzysztof Stanowski, że jest to zbyt rozpoznawalna postać, żeby chyba aż tak bardzo robić numer taki z puszczaniem kogoś, kto tą piłkę po prostu grać nie potrafi. Takie mam wrażenie, że rzeczywiście ten argument mnie wczoraj przekonywał i dlatego mówię, że ja jestem skłonny i chciałbym, żebyśmy go podpisali, bo może się okazać, że albo to jest zawodnik, który się po prostu nie będzie nadawać i no nie będziemy z tego powodu cierpieć, bo nie będzie to jakiś duży koszt,
a z drugiej strony może okazać się, że niskim kosztem będziemy mieli kogoś, na kim zarobimy fajne pieniądze w przyszłości. Ale najpierw go podpiszmy, no bo też widziałem dzisiaj dyskusję na Twitterze czy na forum już o sprzedawaniu i o tym, za że miliony, Boże, tak. Będziemy musieli dzielić się milionami z Krzyszkiem Stanowskim. No, na razie jeszcze nie podpisaliśmy go, tego zawodnika, więc nie sprzedawajmy go. Już naprawdę. Liczą, że Solosz zarobi miliony na tym piłkarzu. Proponuję, żebyśmy zadzwonili do Kamila Piskorskiego, choć już późna pora, ale byliśmy umówieni i ja mam nadzieję, że jeszcze telefon od nas odbierze, bo chcielibyśmy mu też parę słów zadać. Halo? Halo, dobry wieczór. Radio Widzew się kłania. Magazyn Pilne. Maciej Wojciechowski, a ze mną Maciek Winczewski. Witaj Kamilu, możemy jeszcze chwilę zająć, nie za późno? Dobry wieczór, jasne. Jeszcze chwilę mogę. Trochę się nam przeciągnęła audycja, dlatego jesteśmy lekko po czasie. Powiedz, co słychać, czy już jesteś spakowany, czy już jesteś na Pomorzu, tak? Dobrze kojarzę, pomorzanin. Aktualnie jeszcze mam parę dni w Łodzi. Ale już jestem spakowany, mieszkanie tak właściwie w Toruniu już mam, rzeczy już przewiezione, także tak właściwie wszystko już jest, tak, teraz zabieram jeszcze te takie, takie no już mniej potrzebne powiedzmy rzeczy i gnam na północ. Kiedy powiedz z Kubą Mikołajczakiem mieszkanie? Słucham jeszcze raz? Mówię, bo Kuba Mikołajczak jest tam, tak? Tak. Od niedawna, więc pół żartem, pół serio pytam, czy to mieszkanie to z Kubą i takie widzewskie miejsce, które jest w Toruniu. Kuba ma mieszkanie ze swoją dziewczyną, ja też będę mieszkał ze swoją dziewczyną, także nie będziemy sobie wchodzić na głowę. Każdy lubi jakąś tam prywatność jednak i swój mieć kącik. Powiedz mi, kiedy pojawił pomysł w ogóle tego wypożyczenia w ogóle, a kiedy pomysł Pomorzanina, czy to jedno z drugim się zbiegło? Czy to była inicjatywa Widzewa, twoja, innych klubów, w tym wypadku właśnie toruńskiego? Tak właściwie no, ta inicjatywa wypożyczenia pojawiła się już pod koniec sezonu, kiedy tak właściwie widziałem, że grania nie mam, że po prostu celuję w coś innego, chciałbym się rozwijać. Też jestem takim chłopakiem ambitnym, który no tak właściwie no jednak nie z samego treningu chciałby żyć, szczególnie, że nie było meczu już w rezerwach wtedy i tak naprawdę nie miałem takiego rytmu meczowego, miałem same treningi, a no wiadomo, na treningach człowiek się nie nauczy tyle, co na meczach i wtedy doszliśmy z menedżerem do wniosku, że trzeba szukać czegoś innego i trzeba tak właściwie grać jeszcze w takim wieku, kiedy się uczę, kiedy się rozwijam i kiedy mogę tak naprawdę przeznaczyć właśnie ten swój wiek na to, żeby ograć się i złapać doświadczenia. Ale były jakieś inne opcje oprócz Torunia? Jakieś inni chętni? Tak, jeszcze była, to też była ta jakby grupa druga. Byli chętni, ale ostatecznie tak właściwie zdecydowałem się na Pomorzanina, gdyż jest to też jest w Toruniu, jest to większe miasto, także nie byłoby problemu ani z dojazdami, ani tak naprawdę z niczym innym. Też chciałem kontynuować studia, jakby też zaocznie mimo wszystko, ale chciałem kontynuować i to większe miasto było mi potrzebne. No tak, no niewątpliwie trzecia liga to jest no, przyzwoity poziom, tak? To nie jest granie za przeproszeniem w taką trochę juniorską czy trochę amatorską piłkę, jak to miało miejsce w rezerwach w lidze okręgowej, więc tak jakby nie było, zrobiłeś dwa piętra, tak, awans o dwa piętra w tej drabince ligowej, chociaż domyślam się, Kamil, że no, gdzieś tam tliła się taka nadzieja, że skoro jesteś w tej kadrze pierwszej drużyny, jesteś zgłoszony do rozgrywek drugiej ligi, miałeś szansę debiutu pod koniec rundy jesiennej tego minionego sezonu, to gdzieś tam jeszcze uda się przebić. Była taka nadzieja, czy raczej od początku widziałeś, że ciężko będzie do tego Widzewa się przebić, wygryźć? Nadzieja była, jasne, że była. Szczególnie właśnie, kiedy już uważałem, że byłem no doceniony powiedzmy przez to, że właśnie dostałem debiut, przez to, że pojechałem zimą normalnie na dwa obozy z drużyną, że cały czas byłem w treningu, że nie zostałem odsunięty, także po wznowieniu rozgrywek wiosennych, rundy wiosennej też
byłem wzięty do kadry, no ale później no niestety też wiadomo jaka sytuacja z koronawirusem, wiadomo co się stało, no i po powrocie no to już nie było to samo, często nie łapałem się do dwudziestki, tak no czułem po prostu, że powoli już schodzę na dalszy plan, że tak powiem, i nadzieja była, ale tliła się już coraz mniej, także no ja też zdecydowałem, że chcę działać, że nie chcę siedzieć z założonymi rękami i no i dlatego doszło to wypożyczenie, doszliśmy do porozumienia z klubami i no i będę grał. Zastrzegłeś sobie w tej umowie wypożyczenia, że chciałbyś, żeby ktoś przynajmniej raz albo dwa razy przyjechał i zobaczył, jak na tym wypożyczeniu ci idzie, bo jak wiemy z ostatnich tygodni, no to nie zawsze niestety ktoś z Widzewa chce się pofatygować, żeby zobaczyć wypożyczonych zawodników. Jakby nie mam tego konkretnie w umowie, aczkolwiek rozmawiałem z dyrektorem Leszczyńskim i Widzew zapewnił mnie, że będzie mnie obserwować i że tak naprawdę jeszcze że będzie mnie obserwować, tak? I że chcą zobaczyć, jak się rozwijam. Kamil, wśród kibiców jest taka dyskusja trwa i debata na twój temat, bo próbuję zebrać myśl. Czy Kamil Piskorski jest środkowym pomocnikiem, takim bardziej defensywnym, czy jednak stoperem? Bo tak jak mam wrażenie, że tutaj trwa takie przerzucanie się argumentami, że to nie, to przecież to jest obrońca, nie, to przecież to jest pomocnik. Gdzie wy chcecie go na obronie wystawiać? Jak to naprawdę z tobą jest? Gdzie ty najczęściej grywałeś i gdzie chciałbyś grywać, gdzie się czujesz lepiej? No także od początku właściwie mojej przygody z Widzewem od tych najmłodszych lat byłem często właśnie przerzucany, tak jak teraz, gdyż właściwie ja sam lubiłem grać i w środku pomocy, i w środku obrony. Ja jeszcze byłem wtedy na tyle młody, że nie potrafiłem zdecydować. Jednak im zacząłem być starszy, tym jakby ten środek pomocy jednak bardziej zaczął do mnie przemawiać. Tak samo w rezerwach występowałem na środku pomocy cały czas. Trener Krzeszczakowski stawiał mnie na szóstce albo na ósemce. Także miałem zadania defensywne, ale jednak ten aspekt do przodu też był widoczny, przez co tam strzeliłem parę bramek w tej lidze okręgowej. Natomiast trenowałem w pierwszej drużynie na środku obrony cały rok, więc tak właściwie ja się czuję lepiej na środku pomocy i w Toruniu również będę grał na środku pomocy. Aczkolwiek przez to doświadczenie teraz, przez ten rok cały, nauczyłem się grać również na środku obrony, także uważam, że to jest plus i że no, będę na pewno bardziej uniwersalny, tak? Jednak no, mogę powiedzieć od serca, że środek pomocy to jest moja pozycja. Czyli rywalizowałeś o miejsce w składzie, można powiedzieć, z Bartkiem Poczubutem, z Mateuszem Możdżeniem, czy z Marcelem Gąsiorem, a nie ze stoperami, tak? Tak czy to no, ciężko, znaczy, ciężko stwierdzić? Tak, ciężko stwierdzić, gdyż ja jakby chciałbym z nimi rywalizować, chciałem, aczkolwiek no, nie miałem niestety pola do popisu. Na każdym treningu byłem ustawiony na środku obrony i tak naprawdę ani w sparingu, ani nigdzie na treningu nie mogłem się pokazać na środku pomocy. Ale do Torunia trafiasz, nie, czy wiesz już na z góry określoną pozycję, rozmawiałeś z trenerem? Tak, Czy rozmawiałeś już o swojej przyszłości, tak, na jakiej pozycji będziesz widziany? Tak, tak, rozmawiałem i to jest tylko i wyłącznie środek pomocy. Nie będę schodził nigdzie niżej, no chyba, że nie wiem, akurat w meczu wystąpi taka okoliczność, że będę musiał zejść, ale to mam nadzieję, że będzie jak najrzadsze, tak, i moja pozycja będzie 6 i tak już rozmawiałem z trenerem i on też mnie widzi w środku pomocy. No i masz tam realne szanse na to, żeby wywalczyć miejsce w składzie. Pytam, bo nie znam siły zespołu pomorzanina, jak ta kadra wygląda. Mhm. Czy trener już mówił, że chce na ciebie stawiać, widzę cię w 11, czy dopiero będziesz musiał, to chyba trwa jakiś taki jeszcze, może już nie okres przygotowawczy, ale jeszcze takie wprowadzenie do sezonu, bo przerwa była bardzo krótka i dopiero będziesz musiał udowodnić, że jesteś lepszy niż... Dwa mecze już rozegrane ma. Tak, ale to wiesz, tak. Krótka przerwa, chociaż nie, w sumie w trzeciej lidze to ta przerwa jednak trochę trwała, bo zapomniałem, że tam się rozgrywki już po godzinie wznowiły. Tak. Tylko,
Tak, jasne, tylko że no właśnie, my mieliśmy to, że jeszcze trenowałem tutaj z drużyną i tak właściwie ja przerwy w tym roku nie miałem zupełnie nic, ale z jednej strony to dobrze, gdyż jestem cały czas w treningu, cały czas jestem pod właściwie grą i jestem gotowy na to wszystko. A co do miejsca w składzie, trener nie może jasno powiedzieć, czy ja mam zapomniane miejsce w składzie, czy nie. Też ze względu raz, że na mnie, że nie mogę tak właściwie spoczywać na laurach, a dwa, że względem chłopaków, żeby zawsze była rywalizacja, tak? Aczkolwiek miałem już być teraz na mecz w sobotę powołany na pewno, aczkolwiek tam nie wszystkie formalności zostały załatwione i dopiero teraz od tego tygodnia tak właściwie mogę być oficjalnie w Pomorzaninie. Aczkolwiek miejsce jest realne. Myślę, że miejsce jest bardzo możliwe. Zobaczymy, czy uda się od tego już meczu, czy może od następnych. Aczkolwiek ja nie spocznę, dopóki tego sobie miejsca nie wywalczę i taki mam charakter, że tak właściwie dopóki nie będę grał regularnie, to nie poddam się i udowodnię trenerowi, że może na mnie stawiać, może na mnie liczyć. Czyli mam rozumieć, bo nie wiem, czy dobrze odczytałem to, co mówisz. Teraz już w sobotę w meczu Pomorzanin Unia Janikowo już jesteś dostępny, tak? Już jest formalności tak. Są załatwione, możesz w tym spotkaniu występować. Powiedz, tak, pamiętasz jeszcze moment, jak zakładałeś opaskę kapitańską Widzewa? Byłeś, zawsze chciałem o to zapytać, zaskoczony wtedy, bo mówię o sparingu w Opalenicy. To chyba z Chrobrym, czy z Zagłębiem? Z Zagłębiem. Zagłębiem, tak, jasne. Takich rzeczy się nie zapomina. Byłem strasznie zaskoczony, gdyż tak właściwie też pojechałem na obóz, jeszcze wtedy trener Smułka wziął mnie na obóz i nawet z tego się nie spodziewałem, że pojadę na obóz, a to, że założę jeszcze opaskę kapitańską w jakimś meczu, to już w ogóle dla mnie był szok. Szczególnie, że wtedy na boisku był i Daniel Tanżyna, jeszcze wtedy Sebastian Zieleniecki, także no, na pewno byli bardziej doświadczeni zawodnicy ode mnie, aczkolwiek kierownik wtedy podszedł do mnie w połowie meczu, dał mi opaskę i powiedział, że i powiedział tylko, żeby mi się nogi nie strzęsły. Także dobrą motywację miałem od samego początku, ale uważam, że wtedy właśnie ta opaska podziałała na mnie dobrze i rozegrałem dobre zawody. No właśnie, bo wtedy była, pamiętam, takie wydarzenie, że dochodziły sygnały z Łodzi, bo byliście w Opalenicy, że trener Smułka ma odejść i taki gest solidarności to było chyba w tym ostatnim meczu sparingowym, albo może z Zagłębiem, już nie pamiętam, gdzie całą drużyną pobiegliście do trenera. Mhm. Dla ciebie, czy miałeś takie myśli w ogóle, że może gdyby nie ta zmiana, może gdyby został Zbigniew Smułka, to miałbyś szansę gry w pierwszej drużynie Widzewa, taką prawdziwą szansę, czy nie myślałeś o tym już później w ogóle? Myślałem, wiadomo, że myślałem, zmiana trenera, szczególnie kiedy już tam z jakimś trenerem, powiedzmy, że się zżyło, że on widział mnie też na środku pomocy, że dawał szansę, tak, w sparingach, a potem nagle jest taki zwrot o 180 stopni i przychodzi nowy trener i trzeba się z tym pogodzić, tak, ale uważam, że miałbym szansę, na pewno nie trenowałbym wtedy na środku obrony i byłbym w tym środku pomocy, bym się uczył nawet przez ten cały rok, nawet jakbym nie grał, ale tak, myślę, że ta szansa była realna, aczkolwiek no, tak jak się okazało, u trenera Kaczmarka też ta szansa była, tak, zadebiutowałem z czego tak naprawdę jestem wdzięczny i takich chwil się nie zapomina. Ciężko powiedzieć. Myślę, że byłoby to realne, ale to i tak zależałoby to ode mnie, czy ja bym dał z siebie wszystko i czy ja bym sobie wywalczył to miejsce, czy trener by mnie zauważył. A ty miałeś okazję teraz porozmawiać w ogóle też z trenerem Dobim, czy? Nie miałem okazji. Ja już tak naprawdę wszystko było załatwione, kiedy była ta zmiana trenera. Jeszcze wtedy z panem Pawlakiem to wypożyczenie omawiałem, potem przyszedł właśnie dyrektora pan Leszczyński, no i to jakby w trakcie tych zmian wszystkich jakby moje losy się toczyły, tak. Bo ty kontrakt z Widzewem masz na ile jeszcze? Półtora roku? Dwa lata? Rok jeszcze, do końca czerwca 2021. I to wypożyczenie też jest na rok, tak? Czyli kończy się kontrakt w momencie, kiedy będzie się kończyło to wypożyczenie.
Tak. Z opcją jest jeszcze tego, że Bidzew może jakby skrócić to wypożyczenie do pół roku, jeśli coś tam się odpukę stanie, albo jeśli odpalę. No i co się zdarzy później, to zobaczymy. Jasne. A powiedz mi, bo to jest jakby też rzecz, która mnie bardzo interesuje, bo byłeś w tej drużynie w tym sezonie w mniejszym czy większym zakresie, ale byłeś. Jak ty oceniasz teraz podejście, a może masz też rozmawiać z chłopakami w szatni, co oni myślą na temat tego, co robi Adam Radwański w tej chwili? No niestety nie rozmawiałem o tym, ani tak naprawdę z nikim z szatni. Ja mam kontakt z paroma chłopakami, aczkolwiek to nie jest chyba taka kwestia, o której się usiądzie i porozmawia na co dzień. Co ja myślę, ja tak naprawdę nie mam wyrobionego zdania, śledziłem tylko to, co się dzieje, widziałem, że Radwan nie było na treningach, ale co więcej w tej sprawie, to nie wiem i niestety nie wypowiem się. Okej. Ja nie mam, Maćku, już więcej pytań. Jesteś w ogóle? Halo? Tak, jestem, oczywiście. Przesłuchiwałem się. Myślę, że późna pora, więc nie będziemy też Kamila męczyć. Dokładnie. Więc no, dziękujemy ci serdecznie za to, że znalazłeś chwilę. Życzymy powodzenia, obyś grał jak najczęściej, bo to najważniejsze, żeby zdrowie dopisywało. Mhm. I za rok się widzimy w sercu Łodzi w takim razie, bo wypożyczenie jest do końca sezonu, tak? Tak. No to po dobrej rundzie może wrócisz, a jak nie, no to widzimy się za rok w takim razie. Dziękujemy serdecznie. No ja będę na pewno odwiedzał stadion, szczególnie, że z Łodzi. No właśnie, jestem. Daleko nie ma. To z Torunia to no, wsiądziesz, a czwórka to w moment. Dokładnie. No, dziękuję wam za rozmowę. Wszystkiego dobrego, trzymaj się. Pozdrawiam wszystkich kibiców i wszystkiego dobrego. Dzięki, cześć. No, pełen optymizmu Kamil Piskorski. No jak będzie grał regularnie, to będzie podnosił swoje umiejętności. Kto wie, może widzę, wcale jeszcze nie jest powiedziane, że z Kamilem się na stałe rozstaje. Mamy tu jeszcze, Maćku, do odrobienia zaległości z Twittera. Pyta Piknik po raz drugi. Tym razem, czy Łukasz Broś przyjdzie do Widzewa? Pytał chyba o Mateusza Michalskiego, ten słuchacz, albo jakiś inny, ale chyba Piknik pytał, czy Łukasz Broś przyjdzie? Raczej nie przyjdzie. Raczej nie. Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że ten temat jest nierealny. Po pierwsze finanse, po drugie niechęć kibiców, po trzecie zmiana polityki kadrowej Widzewa. Mają przychodzić ludzie młodzi, tacy jak Patryk Mucha, 22 lata, utalentowani, na dorobku, którzy chcą coś z Widzewem ociągnąć, a nie płacić chłopom, którzy chcą tutaj odcinać kupony. Na przykład Mateusza Marzenia, Henryka Ojamy pokazał, że czy Huberta, no Hubert Wąkiewicz trochę w innych realiach był sprowadzany. To może nie nieadekwatny przykład, ale Sebastian Rudol, no to są zawodnicy, którzy pokazali na razie, że poza CV nie mają nic więcej do zaoferowania. Może to się zmieni jeszcze, wierzymy w to, natomiast liczymy na to. Natomiast nie, Łukasz Broś raczej na pewno nie. Były jakieś rozmowy, one się pojawiają co pół roku praktycznie, ale znaczy rozmowy, nawet może nie rozmowy, tylko jakieś takie przemyślenia, o tak bym to ujął. Chciałbyś coś, Maćku, dodać do tematu Łukasza Brozia? No nie możemy, to już jest zgrana płyta. My przez rundę narzekamy na to, że Mateusz może nie gra nic, taki doświadczony, że inni zawodnicy z fajnymi CV, potencjalnymi, z fajną historią, jeżeli chodzi o granie w piłkę, nie dają nam nic i teraz myślimy o tym, żeby znowu ściągnąć kolejnego byłego naszego zawodnika. Tylko i wyłącznie dlatego, że był związany kiedyś z Widzewem. Podziękował nam za grę, my mu też w pewien sposób za tą grę podziękowaliśmy i myślę, że nie ma co ogrzewać starych kotletów, trzeba szukać nowych kierunków, trzeba szukać nowych zawodników i myślę, że tak jak mówisz, kierunek pod tytułem zawodnicy w typie Patryka Muchy, czyli zawodnicy, którzy mają coś do udowodnienia, którzy chcą sobie to nazwisko zbudować, to jest ten kierunek, w którym powinniśmy podążać, a nie zawodnicy, którzy na koniec kariery chcieli jeszcze przyjść do nas tylko i wyłącznie dlatego, że mówi się o Widzewie, że płaci i że o tym świadczą jakby też nazwiska, tak, które tu do nas w tym ostatnim sezonie przyszły, więc nie, ja za grę Łukasza Brozia w Widzewie bym już podziękował.
Ja myślę, że on piłkarsko jeszcze się obroni, jeszcze zagra na niezłym poziomie, ale tak, ale nie możemy zapominać, że on jest po bardzo ciężkiej kontuzji, która nie leczy się tak dobrze w wieku 30, nie wiem w tej chwili ile Mateusz 5. ma, Łukasz, przepraszam, ma lat 33-4, nie 5, leczy się już tak dobrze jak u 20-latków. Łukasz Brudź, patrz, nawet ma w historii wyszukiwania 34 lata, w grudniu będzie 35. Nasz rocznik, Maćku, nasz rocznik. 80. To chyba twój. A, nie, ale co, patrz, to ja zawsze gdzieś mi w głowie siedziało, że jesteśmy rówieśnikami. No proszę, okazało się, że gówniarz z Wilcza. Dobra. To jeszcze mamy. A propos tego Łukasza, że on jeszcze gdzieś się pokaże, myślę, że zagra na dobrym poziomie, ale widzę, że chce po prostu iść inną drogą i tyle. Natomiast pyta Mateusz po prostu, skoro trener preferuje 4-4-2, to czy są jakieś rozmowy z napastnikami? Bednarski, Czubak, jak wygląda sytuacja Wolsztyńskiego? Jest szansa na odejście? No tak, no rzeczywiście z Wolsztyńskim sytuacja na razie wygląda tak, że kontrakt ma ważny, oficjalnie nie został na żadną listę transferową wpisany, no kibice są tacy no trochę niechętni, ale pewnie jakoś by tam przymknęli oko na to, gdyby jednak został, bo nie byłoby innego wyjścia, tak czuję, ale cały czas myślę, że jest to pod znakiem zapytania, cały czas nie zostało tam jeszcze na 100% potwierdzone, że Rafał odchodzi lub zostaje. Czy są jakieś... Aha, Bednarski, Czubak. Bednarski podobno ma ofertę z Ekstraklasy i to nie z jednego klubu. Na pewno z Jagiellonii Białystok, ale temat na razie chyba jakoś ucichł. Czy do Widzewa Bednarski? To fajny byłby to pomysł, natomiast czy realny? Nie wiem. Myślę, że to też piłkarz, który teraz w tym sezonie w drugiej lidze... Jego koszt wzrósł i nie wiem, czy tutaj Widzew chciałby pójść w tym kierunku. Nie słychać na razie nic na ten temat, żeby Bednarski miał do Widzewa trafić. Raczej tam jest szykowane jest mu gdzieś tam miejsce w Ekstraklasie, takie mam wrażenie. Natomiast Czubak, też jakoś sprawa ucichła. Czubak był gdzieś tam na liście u trenera, przepraszam, nie u trenera, tylko u dyrektora Pawlaka. Natomiast teraz temat jakby też przycichł. Z tego, co się dowiedziałem, to owszem, jakieś tam propozycje czy pomysły na to, żeby tę linię ataku wzmocnić są, ale na razie wszystkie siły tutaj zostały rzucone na to, żeby załatać te bardziej palące problemy, to nie te jest bardziej potrzeby. Priorytet dla nas w tej chwili, bo pamiętajmy, że wrócił przynajmniej na razie Przemek Banaszak, jest no niekwestionowane miejsce, będzie miał Marcin Robak. Podobno, bo to chyba Kamil dzisiaj pisał, że Przemek Kita dzisiaj już ponad pół jednostki treningowej z drużyną i w zadziwiającym tempie zaczyna wracać, ale to spokojnie, o tym już rozmawialiśmy. Jest zawsze Rafał Wolsztyński, który ma z nami ważny kontrakt i myślę, że atak chyba nie będzie aż takim priorytetem. Jeszcze by Maćku dodał, że są słuchy, że Robert Prochownik ma być próbowany jako ten partner Robaka w ataku. No. A nie wiemy jak potencjalnie dokładnie, poza tym nie wiemy też tak naprawdę, czy trener Dobi rzeczywiście nie będzie widział tego Fundambu też jako partnera dla Marcina Robaka, no bo on przecież wyszedł na takim no pół dziewiątce teraz w tym meczu, tak? No on był partnerem dla Rafała Wolsztyńskiego, tak? W tej pierwszej połowie. Mm-hmm. Mimo, że grał jakby bardziej cofniętego, ale raczej biegał wyżej niż niżej tej połówki naszych przeciwników, czyli Pogoni. Więc dlatego wydaje mi się, że ten napad nie jest takim naszym priorytetem. No my musimy na pewno zadbać o prawego obrońcę, na pewno musimy zadbać o bramkarza. Środek pola też wydaje się, że jest na ten moment przynajmniej w miarę obsadzony, ale za chwilę może nie być Radwańskiego czy jeszcze kogoś, plus skrzydłowi, no bo na skrzydłach zostaliśmy tylko z Budkiem i z Oyamą, plus cały czas mamy testowanego Daniela Mąkę, mamy Michaela, który też, jak już też mówiliśmy, zresztą sam on podkreślał, że chyba lepiej czuje się bliżej środka pola niż na skrzydle. Także napad myślę, że jest gdzieś tam na dalszej liście priorytetów. Tak, no lewa obrona, prawa obrona, środkowa obrońca, bramkarz, to mamy czterech gości do bloku defensywnego jako priorytety, tak jak Maciek mówił, jeden, może nawet dwóch skrzydłowych, to jest sześciu ludzi, jak tę szóstkę
albo piątkę, może jeden skrzydłowy, jak tę piątkę ludzi przynajmniej zakontraktujemy. Na razie zakontraktowaliśmy tylko Patryka Muchę, no to wtedy będziemy mogli pomyśleć o ataku. Gdzie są pomysły, to nie jest tak, że nikt kompletnie o tym nie myśli i nagle się obudzimy, że aha, dobra, to już mamy wszystkie, to teraz by wypadało jeszcze napastnika. Są pewne pomysły, są pewne rozmowy, mniej lub bardziej zaawansowane, ale mówię, no jest priorytet położony gdzie indziej. Kamil Warzocha pisze na Twitterze, to dziennikarz, nie, może nie nasz słuchacz, ale być może też. Natomiast między innymi dziennikarz serwisu eagle.pl. Słysząc o apatyczności możdżenia, Patryk Mucha to jego przeciwieństwo. Energiczny, serducho do biegania i dobry przegląd pola. Odbił się od ekstraklasy, ale może po prostu było dla niego jeszcze za wcześnie. Kamil Warzocha może to wiedzieć, bo zajmuje się dolnośląską piłką, więc no, charakterystykę Patryka Muchy zna dobrze. Okej. Tutaj jeszcze Kamil Pycie zauważył, że ustalałem z panem Pawlakiem, później rozmawiałem z dyrektorem Leszczyńskim. No tak. Dokładnie też to zauważyłem. Pawlak jest panem Pawlakiem, a Leszczyński jest dyrektorem, także tutaj panie, to już wyższe sfery. Aczkolwiek nieoficjalnie nie, nie z funkcji, tak? No bo funkcję pełni taką samą oficjalnie przynajmniej, tak? Czyli też doradcę. No, powiedzmy. Powiedzmy, to takie wszystko jest umowne, tak naprawdę. Ej, Piknik 1910, widzę, że chyba sobie skopiował i tego nazwiska się zmieniają, ale w porządku, pyta jak najbardziej, to żadne pretensje. Czy Mariusz Rybicki albo Mariusz Stępiński mogą przyjść do Widzewa? O, no to jeżeli chodzi o Mariusza Rybickiego, to z tego co wiem, to żadnego tematu nie ma i chyba ostatnio nie było. Ostatni raz, gdzie tam coś gdzieś tam się tliło, to było lato poprzedniego roku. Pamiętam, że jeszcze w trakcie, ale to było chyba jeszcze w momencie, kiedy Łukasz Masłowski był dyrektorem sportowym, a Zbigniew Smuka trenerem, bo pamiętam, że będąc w Opalenicy na zgrupowaniu Widzewa, dzwoniłem do Mariusza, prosiłem o jakiś numer do jakiegoś z jego znajomego, był mi potrzebny, a przy okazji podpytywałem, no to mówił, że coś tam, jakieś rozmowy się toczą, ale wszystko jest daleko. I potem to ucichło kompletnie przy nowej władzy. Podpisał kontrakt potem z Wartą Poznań, tak, z Wartą Poznań. Awansował z nią do Ekstraklasy, także... Nie, także, to chyba on odszedł z Warty i poszedł gdzieś indziej. A to mi się wydawało, że z Wartą Poznań Rybicki był związany. Może coś pokręciłem. No nie śledziłem pierwszej ligi, teraz dopiero będziemy ją śledzić, więc będziemy mądrzejsi. Natomiast Mariusz Stępiński, no to umówmy się, no jeżeli widzę, miałby ściągać napastnika występującego w Serie A, może mniej lub bardziej, no to życzylibyśmy sobie tego, ale to ta przepowiednia, albo nie wiem, albo może nie przepowiednia, może wiedza Tomasza Włodarczyka musiałby się spełnić, to pan Radriacjani musiałby rzeczywiście swoje aktywa z Leeds United przenieść, olać Premier League i zainwestować w Widzew, żeby takie nazwiska ściągnąć. Także Mariusz Stępiński może kiedyś za lat kilka, bo cały czas z Widzewem żyje, ma Widzew w sercu, ogląda wszystkie mecze, czyta informacje, mówił o tym niejednokrotnie i pewnie to jest taki przykład piłkarza. To jest taki, kojarzy mi się z takim właśnie albo Robakiem, a gdzie było wiadomo, że albo Miedź Legnica, albo do Widzewa wróci, albo taki Łukasz Janoszka w Ruchu Chorzów, który było wiadomo, że on już tak już na tym poziomie wyższym, w tym wypadku no, na zachodzie, nie będzie dawał rady i miałby wrócić do Polski, no to Widzew będzie taką bardzo realną przystanią dla Mariusza Stępińskiego i fajnie, że takie relacje między nim a klubem są i może kiedyś za lat kilka, może nawet kilkanaście, zobaczymy. No nie, no 20 chyba 4 lata, tak? Mateusz teraz, Mariusz, pamiętasz? Maciek, ile ma? Myślę, że... Czekaj, bo to on grał w tej reprezentacji Andersy... No myślę, że tak, zaraz sprawdzimy. W 25, sensie, 25, niedawno, miesiąc, nie, 3 miesiące temu skończył, 25. No to z 7 lat, 6 lat jeszcze myślę, że jeżeli będzie na dobrym poziomie piłkarskim, to spokojnie pogra za granicą, a potem może wróci do Widzewa. Także bardzo... W międzyczasie sprawdziłem tego Mariusza Rybickiego i rzeczywiście mi się pomyliło z Odrą Opole, z której on przeszedł do Warty. Czyli i awansował z Wartą do Ekstraklasy. Tak. Tak wychodzi. I zagrał nawet w barażach dwa pełne mecze, więc no nie właśnie, tak żał. No właśnie, czyli mieliśmy Mateusza Michalskiego kontra Mariusza Rybickiego w tym finale, chociaż tam chyba jeszcze inne nazwiska związane z Widzewem się przewijały, z tego co pamiętam, ale już... Ale to co okienko pytamy o to, czy przyjdą do nas ci zawodnicy, którzy już u nas grali. I mam wrażenie też, Maćku, że są takie nazwiska dyżurne, nie? Które się co okienko... Tak, Kasperkiewicz, tak, na przykład tak. Żytek. No to będę bardzo fajny zawodnik, ale chyba już za późno, chyba już Mucha zajął jego pozycję. Kto tam jeszcze jest takich? Broś właśnie, Łukasz, ostatnio się takim piłkarzem stał. Antonik,
to są takie nazwiska. Dzisiaj na forum też mi mignęło nazwisko, które się też przewijało zawsze w kontekście Widzewa w początkach reaktywacji. Nazwisko mi w tej chwili wypadło, natomiast związane z Tomaszowem Mazowieckim. No Żytek napastnik. Może. A, napastnik. Nie, Mirecki. Mirecki. I się okazuje, bo Mirecki był taki nie do wyciągnięcia podobno z tego Tomaszowa, a teraz w Ceramice Opocznie. No, wiesz. A już po 30 będzie, ale faktycznie. Tak, no, ale był takim pojawiło też, się aż takie nazwisko. Rzeczywiście, Mirecki, on był w gazie swoim najmocniejszym, jak graliśmy w trzeciej lidze, to rzeczywiście tak mi się wydawało skarbem nie do zdobycia ten Mirecki. Ale w kluczowym momencie zawiódł. Nie strzelił setki na Widzewie, podjechaliśmy do Ostrudy i tam na szczęście już później dopisało, także tak, więc nasi drodzy słuchacze, będziemy kończyć, bo tematy wyczerpaliśmy. Byli dzisiaj z nami kolejno Mateusz Bondarenko, niedawno testowany przez Widzew, który przyznał, że temat przejścia do Widzewa nie jest zamknięty, został poinformowany, zresztą o tym pisałem też chyba parę dni temu, że chyba w sobotę, że no to dwa dni temu, że Mateusz utrzymał mi właśnie informację, że Widzew ma na oku jeszcze innego piłkarza, którego chciałby sprowadzić, zawodnika związanego z Ekstraklasą, tak to określę, młodego, wciąż rozwojowego, więc to najważniejsze. I, no i od negocjacji z tym piłkarzem to zależy powodzenie ewentualnie jakiegokolwiek tutaj działania z Mateuszem Bondarenko. A może jest jeszcze ktoś wyżej na liście? Tak, myślę, że tak. Myślę, że bardzo fajny rozmówca. Myślę, że Mateusz jest drugi albo trzeci na liście w tym momencie. Tak bym to obstawiał i zobaczymy, czy wskoczy na tą jedynkę, czy nie. To będzie zależało, co z aktualną jedynką i może dwójką wyjdzie. Zobaczymy. Naszym drugim gościem był dzisiaj Sebastian Madera, były piłkarz Widzewa, obecnie trener juniorów Akademii Lecha Poznań, który zna Patryka Muchę, naszego nowego pomocnika. Grali razem, jeśli tak można powiedzieć, dzielili wspólnie szatnie w czasach, gdy Patryk Mucha wchodził do pierwszej drużyny Zagłębia Lubin, gdy pod okiem trenera Stokowca debiutował w Ekstraklasie, a później dzwoniliśmy jeszcze do Mateusza Magdziaka, więc piłkarza Górnika Polkowice, który przez rok dzielił szatnie teraz na świeżo z Patrykiem Muchą i obaj powiedzieli podobne zdania, że Mucha, który już widzę, jakim jest od dziś, to takie żywe srebro, zawodnik ambitny, skromny, pracowity, z dobrą techniką, dobrym przeglądem pola, potrafiący zarówno pójść do przodu, taki box to box środkowy pomocnik, czyli on potrafi też się odnaleźć bliżej pola karnego przeciwnika, co widzę, w sam się przekona na własnej skórze w czerwcu, przegrywając w Polkowicach 3-4 po jednej z bramek właśnie Muchy, ale też potrafi zasekurować drugiego środkowego pomocnika, zejść niżej, wszędzie go pełno, zbiega na boki, jest takim piłkarzem, który dużo, ta jego hitmapa jest bardzo, bardzo rozległa, szeroka, tak bym to określił. Obaj panowie to zresztą podkreślali, i Sebastian Madera, i Mateusz Magdziak. A na sam koniec jeszcze zadzwoniliśmy do Kamila Piskorskiego, wychowanka Widzewa, który dzisiaj został wypożyczony oficjalnie do Pomorzani na Toruń. Spędzi najbliższy sezon, prawdopodobnie sezon w trzeciej lidze w ekipie z Torunia. Ma obiecane, że będzie grywał na pozycji numer 6 w środku pomocy, a więc nie będzie już przestawiany na obronę. I to dobrze, tak, żeby w jednym miejscu grać cały czas i wyrabiać sobie pewne nawyki, pewne automatyzmy na danej pozycji, a nie ciągle być rzucanym raz tu, raz tu, raz tu, raz tu, bo nigdy się nie będzie tak naprawdę specjalistą w danej dziedzinie, tylko się będzie trochę tu umiało grać. I też ma to, co jest dla mnie pozytywem, informacja, że to już też dzisiaj na Widzewie to było napisane, że jest opcja ściągnięcia Kamila w połowie sezonu, natomiast z tego, co zrozumiałem, no to pan Mirosław Leszczyński też jakby zakomunikował, że będzie obserwowany Kamil, tak, w Toruniu. Tak, to też jest taki pozytyw. Zmiana, to też jakaś zmiana podejścia w Widzewie, miejmy nadzieję. Powiedziałem też o Mateuszu Bondarence, że bardzo przyjemny rozmówca, ale no nie fair byłbym w stosunku do pozostałych trzech gości, bo chyba każdy z bardzo dobrej strony i bardzo ciekawy rozmówca. No u nas w Radiu Widzew są sami fajni ludzie, więc wpadajcie częściej, to był magazyn Pilne. Kolejny jest zaplanowany na czwartek bodajże, z tego co pamiętam, bo mamy nadzieję taką, że już w czwartek to już na pewno będzie tych transferów jeszcze więcej, będzie co omawiać, więc będziemy zapraszali kolejnych gości w związku z tym do programu, przepraszam, nie ten tydzień w ramówce,
Redaktor, redaktor nie, 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 czwartek. Nie, czwartek, czwartek, redaktor nie odświeżył. Tak, czwartek 21, zapraszamy na kolejne pilne, może pogadamy sobie o kolejnych transferach, może już będzie nam nasz Fandambu, widzę w jakie ma, może nie, może się coś wysypie, może przyjdzie środkowy obrońca, może przyjdzie prawy obrońca, który dzisiaj miał być na testach medycznych i ciekawe, co tam, na razie nie wypłynęło nigdzie to nazwisko, aż jestem zaskoczony, że dziennikarze nie podali, no, oby tak dalej, może testy zaliczone, bo nawet nie wiemy, i może jutro będzie ten transfer ogłoszony, kto wie. W czwartek sobie pogadamy na ten temat znowu, no, znowu sporo, ale będziemy też dwa dni przed meczem pucharowym, więc będzie tematów na pewno nie braknie. Jeśli chcielibyście posłuchać naszych audycji, no to na stronie radiowidzew.pl jest ramówka ze wszystkimi planami naszymi, co do dnia i godziny, aż do końca tygodnia rozpisana godzina po godzinie, co planujemy. My się słyszymy, czyli ja słyszę się z Wami jutro o godzinie 9.30 z Andrzejem Klebą poprowadzimy magazyn Dzień Dobry Widzewie, a żeby nie było nudno, to prawdopodobnie Maciek Winczewski będzie mi jeszcze jutro towarzyszył w rozmowach totalnie swobodnych, ale nie do końca jeszcze jest to pewne, bo słyszę, że Michał Nibarski się znowu pcha do radia, znowu by tam chciał swój nohal wsadzić i 3 grosze dodać na różne tematy, więc zobaczymy. Jest taka szansa, że Michał też się pojawi, wtedy zobaczymy, jaka to będzie konfiguracja. Może ja odpocznę, może damy Maćkowi odpocząć przed kolejnymi programami. Na razie też dajemy Wam odpocząć od siebie. Zaglądajcie na stronę, słuchajcie audycji. No i co? Polecajcie nas. Udostępniajcie. Tak jest. Dajcie łapki w górę, suby, dzwoneczki i tak dalej, bo na YouTubie jesteśmy na Spotify, na SoundCloudzie. Jesteśmy też na żywo dla Was na naszej stronie. Tak, także... jak życie lodówkę, to też będziemy. Tak, dokładnie tak. Ale na razie odpocznijcie od radia. Jutro się znowu słyszymy. A dziś się kłaniamy. Maciek Wojciechowski. I Maciej Winczewski. Dzięki bardzo. Dzięki, trzymajcie się, hej. Sponsorem audycji była firma supersports.pl, oferująca profesjonalny sprzęt fitness marki Tiguar oraz TRX. www.supersports.pl. Radio Widzew w rytmie serca Łodzi.